8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Sponsorem głównym kanału 0 jest Racket Jobs. Twój portal z ogłoszeniami pracy. Stawać lenie, 700, tak nazywa się nasz program. Nie bez przyczyny tak się nazywa Maćku. Stawać lenie? 700. A nie bez przyczyny, bo jest 700. Tak. Krzysztof Stanowski. Tak, tak. No Maćku to się Dąbrowski przedstawiliśmy. w tym tygodniu udało nam się zacząć o czasie, czyli właśnie o 700, bo tydzień hmm. temu była to 7.01. Tak, była 7.01. Ym... Ale już nie zmienialiśmy nazwy programu. Nie, bo to było bez sensu trochę. Znaczy, za każdym razem może być inna też, jeżeli byśmy zmieniali. 658? 658, 657, 72. Mhm. To, to chyba nie miałoby sensu i chyba nie. Zostaniemy myślę, że przy że... tej po prostu, postaramy się wcelować zawsze. I myślę, że grafik mógłby się zdenerwować trochę, nie? Mhm. Za każdym mhm. razem, gdyby mhm. musiał to robić. E, ostatni tydzień, ostatnim tygodniu, ostatni poniedziałek zaczynaliśmy... Od snów, nie wiem czy pamiętasz. Było pytanie a propos tego, co mi się śniło i czy tak. w ogóle to jest, kogo obchodzą cudze sny. No to ja dzisiaj powiem o swoim, bo ciebie powinien obejść ze względu na to, bo mi się śniły. Ojej, nie chcę chyba znać szczegółów. Nie, nie, nie chcę, nie chcę nie, nie, tego. Spokojnie. Słuchaj, była katastrofa lotnicza i to też jest dosyć zabawne. Znaczy, katastrofy lotnicze raczej nie są zabawne, tylko sposób, w jaki to było. Byliśmy w jakimś miasteczku, nie wiem, to było coś jakieś Miami czy Los Angeles. Nie mam pojęcia, jak się tam znaleźliśmy, ale chodziliśmy koło jakichś domów i sobie obserwowaliśmy niebo. Gdzieś przechodziliśmy z jednego domu do drugiego i nagle na niebie patrzymy. Ten samochod, samolot jakoś dziwnie leci. I on tak poleciał i wylądował. Znaczy wylądował to złe słowo, bo po prostu się rozbił z całej siły za domami, za nami. Mm -hmm. I pff, wszystko wybuchło i my potem musieliśmy prowadzić akcję ratunkową dla mieszkańców. I przeprowadziliśmy ją, czy przeprowadziliśmy... oddaliliśmy się? W nie, roku. właśnie nie. Nie oddaliliśmy się, tylko przeprowadzaliśmy akcję ratunkową wśród mieszkańców. Przeczekaliśmy falę uderzeniową. Wiedzieliśmy dokładnie, żeby się schować za budynkiem, żeby ona tak pff, przeszła i nam nic nie zrobiła. Mm -hmm. Naprawdę. Więc okay. takie coś mi się śniło, obudziłem się o 5.10 i sobie myślę, kurde, jest chyba 5.10, nie? Patrzę 5.10, a to jeszcze mam godzinę. Wspaniale. Była to niesamowita historia. A co wam się śniło, drodzy widzowie? Piszcie możecie? na czacie, koniecznie, na pewno to będziemy czytać i chętnie e, przeczytamy te niesamowite sny, bo sny są zawsze niesamowite i pewnie zawsze coś oznaczałem. To też jest, zawsze mnie to rozwala, jak ktoś mówi, nie, no to tak, no to to znaczy, to na pewno to, nie? I do sennika zaglądam, nie, no to na 100% nie w takim wypadku. Zaglądasz do sennika? Nie, ja nie. Ja nie, ale <słyska> mówię, że bardzo dużo osób tak robi. E, i czy sny mają jakieś znaczenie? Nie wiem. Słuchaj, bardzo ładnie się przygotowałeś, bo według scenariusza od godziny 7.00 do 7.05 jest smoltok. Tak. I rozumiem, że to był przygotowany przez ciebie smoltok. Właśnie nie był przygotowany, bo teraz na to wpadłem, bo sobie przypomniałem, że tydzień temu rozmawialiśmy o snach. Ale tak, no jest to smoltok. Do smoltoku ja wiem, co sobie przygotowałem. Przygotowałem sobie, że w 89 roku powstało ZHR. Kojarzy mi się wyłącznie, yy, wyłącznie yy, Źle. Yy, jako konkurencja ZHP, no do właśnie, byłeś w ZHP. Tak. I, ale co, wy się biliście ze sobą na ustawki jakieś się umawialiście, kto lepiej szałas zrobi? My się yy, tak disowaliśmy bardziej na odległość. Mhm. Yy, nie dochodziło do starć bezpośrednich, okay. gdyż jeździli w inne miejsca. Tylko jak na wtedy obu? na odległość można się było disować? Po prostu mówiło się o nich źle we własnym <laughs> <Okay. laughs> powrocie. pantoflową, po prostu przyjście Tak, Ej, do do Ponoć, źle mówił ten stanowski z ZHP. <laughs> ja w ogóle tak do, do teraz nie wiem, jak to jest. Znaczy, na jakiej zasadzie powstało ZHR versus ZHP? Znaczy, ZHP jest starsze, to wiadomo, ale że ktoś uznał, że ZHP jest niewystarczający, że jest jakoś. A to nie ideologicznie, o właśnie, o ideologicznie skrzywiony? właśnie jakoś skrzywione, że to było, że ZHP było skrzywione komunistycznie, a ZHR nie? Być może tak. Bo to jest 89, czyli czas przemian, więc być może wtedy ci prawdziwi, prawi patrioci byli w tym ZHR. Ale nie czułem obciachu będąc w ZHP. To znaczy nie czułem się napiętnowany społecznie. Komuchy idą z ZHP. Nie było tak. Mieliście czerwone te bandanki. <głos> <głos> I nie wiem czemu mieliśmy Marksa i Lenina w kurt, <noise> w sztandarze. <noise> A ty byłeś harcerem? Właśnie nie, bo ja byłem, ja byłem raz na obozie harcerskim w swoim życiu przez dwa dni. I, ale to był taki wiesz, obóz harcerski, na zasadzie, że. No, obóz nie trwał dwa dni, tylko miesiąc. No, ale nas wzięli na dwa dni i potem powiedzieli, dobra, to jecie, bo chcieli pokazać nam, zobaczcie, jak jest fajnie w tym harcerstwie, bo mój kumpel był takim zapalonym harcerzem, więc on nam to załatwił. No i jedyne, co z harcerstwa mieliśmy z Harcerstwem, to co miało wspólnego, to że wieczorami było, był mini playback show i robiliśmy Gangsters' Paradise. Julio. Hmm. Mam wrażenie, że nie o takie harcerskie walczyliśmy. No chyba nie, ale to była naprawdę, wiesz, normalna grupa harcerska. Obozy, I raz poszliśmy w obozy. Obozy to zawsze były spoko, bo wiesz, bo e, to był sierpień, mm -hmm. e, przynajmniej u mnie to był zawsze sierpień, cały sierpień, od 1 do 28 chyba. No. E, 4 tygodnie. Ale ładna pogoda, czasami dla urozmaicenia jakaś burza, coś się działo, ale zimowiska to, oj, nie lubiłem zimowisk. E, to włażenie na te góry w jakichś glanach, które wcale nie były ciepłe. Tak, i się ślizgały. I się ślizgały. Pamiętam, jak raz kazano nam wracać z jakiejś wycieczki. Wyobraź sobie tak, w takich podskokach, wiesz? Naprawdę kazali wam to no. robić. No I, i to co by... zrobiliście? Piliście alkohol tam? Nie, po prostu to były takie ćwiczenia. Ja przez kolejne dwa czy trzy, trzy dni nie byłem w stanie zrobić kroku. Okej. Okay. No, są takie, takie metody chowawsze wówczas były. Takie, hmm. tak, tak. No, y, ja tak jak mówię, absolutnie nie miałem z tym. Ale czekaj, bo ty byłeś przecież najstarszym zuchem na świecie, nie? Tak jest. Że rekord chyba świata. Jako. Ale to jest dobry moment, bo jest 7.05, możemy to pominąć. <grym> króci... I iść zgodnie ze scenariuszem, <grym> gdyż teraz wydarzenia ze świata i z kraju możemy sobie zobaczyć, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, dwóch na świecie. Wydarzenia Bolsie. z Polski proszę no tak. przeczytaj, Maszku. Kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów śmiertelnie potrącił 10-latka. Robert Karaś zdyskwalifikowany i pozbawiony rekordu świata. Nerwowe zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. Wrocławscy policjanci wykorzystywali bezdomnego do poprawy No nie, no ta ostatnia historia jest straszna. No dali mu hot-doga. stacji stacji kupił hot-doga i on się potem przyznawał do... pani mu 26 paragrafów, nie? A zrobił tylko kilka. Ale zrobił, dobra, ale okej. Okay. Coś tam zrobił, nie? Coś tam zrobił. Ale potem już, ale sprytni byli, bo e, dopieli mu włamania do aut, tylko tam gdzie nie było monitoringu. To idealnie. No tak. Może on był taki sprytny, nie? nie wiemy tego, to może on ich wykorzystał. Może on jest, wiesz, taki tak nie, mastermind. To, tak naprawdę to się włamał do tych wszystkich samochodów, a jeszcze hot doga był. Może to prezydent Wrocławia w ogóle. <grym> <na prawdę>. <grym> <grym> może w Urzędzie Miasta pracuje. Tak, i robi, to on kręcił tam tą babkę, która robiła tam porno w tym Urzędzie Miasta. Bo my się w tym Wrocławiu dzieje? <grym> ja nie wiem. Mogłeś jednak wygrać ten, ten ten No mogłem, no. Wtedy byś wiedział, co się dzieje. Ale. Myślę, że Nie doszłoby do tego. Myślę, że jakbym się odezwał teraz do pana Skryka, że jednak wpłacę i tak trzy dychy na jakąś tam no. na szczytny cel, jak spędzi z, ze mną i z Robertem dzień, no to chyba spędzi, nie? Nie będzie taki. Teraz to tak. No. Teraz to w tym wypadku to myślę, że oni szukają jakiegoś dobrego pr -u. I co cię poruszyło z tych wydarzeń? Znaczy, Słuchaj, e, to pierwsze wydarzenie jest straszne. Jest straszne i to jest niestety poruszające w ten, w, ten, w ten zły sposób, ale też może dobry społecznie. Ja tu się zwrócę do naszych niektórych widzów. E, może się zdarzyć tak, że znacie kogoś, kto ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a jednak do wchodzi. I ogląda nas sporo osób w tej, w tej chwili nie wierzę, że nie ma takiej osoby, która nie zna kogoś, kto jeździ mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Szczerze, donieście na niego. Nie można tak. Jak ktoś ma zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to jeździ, to dla mnie to nawet jak jeździ. Ultra przepisowo i tak powinien iść do paki. No Z jakiegoś powodu ma ten zakaz prowadzenia pojazdów? Czy to są, czy to jest alkohol, czy to są narkotyki, czy też spowodowany wypadek śmiertelny ileś tam lat temu? W każdym razie, tam z tego co czytałem, znaczy no w ogóle, żebyśmy. Jak spali... się nazywa pierwszy przewodniczący ZKR-u? Masz trzy strzały. Ma... Dobra, Wiesław? Nie. Miriam? Nie. A mężczyzna czy kobieta? Krzysztof. Tak. Stanowski. Tak! Nie, jak to? No, naprawdę. Tak mi właśnie teraz napisano. A rzeczywiście był taki pan, Krzysztof Stanowski, który potem nawet ministrem jakimś został. I to widocznie on. Ach, że pierwszy, że w ogóle pierwszy z u w tym 1989 tak. roku. Tak, Krzysztof Stanowski nie był. No niesamowite, ale par zgadłem za trzecim razem. Ale kiedyś wyskakiwał mi od razu na jak wpisywałem w Google Krzysztof Stanowski, a teraz niestety tylko moja morda wyskakuje informację, że mogę być prezydentem. Przecież go przykryłeś. Wyobraź sobie, jak on Poczekaj. Od 1989 myślał sobie, że będzie wyskakiwał. Zawsze się pozycjonował na pierwszym miejscu. Że... Słuchaj, mam. No. Krzysztof Stanowski, urodzony 12 kwietnia 1959 roku w Lublinie. Polski instruktor harcerski i działacz społeczny. Urzędnik państwowy i samorządowy, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, więzień polityczny. W latach 1989 pierwszy naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ja to pamiętam. Bo ja to... Syn Adama Stanowskiego. Znasz? Nie. Ale ja to pamiętam, bo kiedyś robiłem jakąś dokumentację a propos ciebie, i właśnie mi wyskakiwał tamten Krzysztof Stanowski wtedy. I tak się zastanawiałem, co? Jak w 50. którymś roku? co coś jest chyba nie tak. Nie, że dobrze się trzymasz. Bardzo się dobrze trzymasz, no więc. No, Ty, chyba ale jedno, on ma więcej ten... oznak ode mnie. Tak? Mm -hmm. Hmm. Czyli był, no bo on był w zhr że on sobie przyznawał. No, ZHR, no właśnie. Oni sobie sami przyznawali po prostu, nie? Te, te, te nagrody nie miały żadnej wartości. Dokładnie tak, tylko ZHP pamiętajcie. Ale Krzyż Oficerski o, od, Orderu Odrodzenia, odrodzenia Polski? Polski? Odrodzenia Polski? Krzyż od... Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to już jakąś wartość ma. No to za coś chyba innego dostał niż... Krzyż ten. Kawalerski Orderu za Zasługi dla Litwy? Dla Litwy? Dla Litwy. Medal Wolności <laughs> Ojej, dobra. Nie, no nie będę się licytował na odznaki. Ja miałem sprawności różne takie. Wiesz, jak sprawność się zdobywa? Tak, musisz zrobić jakiś szałas. do lasu na cały dzień. Tak, i robisz szałas albo biegniesz maraton, albo szukasz jakichś znaków i gracie w podchody czy coś takiego. Dokładnie tak, dokładnie tak to się odbywało. No. <laughs> nie wiem, no ja mówię, nie byłem w harcerstwie nigdy na takie... Ja raz wykorzystałem lukę w przepisach. Nie. Tak. I zaraz się zgłosi, ZHP i ci odbierze jakiś ten, jakąś odznakę. Nie, no musiałem iść na 24 godziny do lasu. No. I wszyscy gdzieś tam szli, się ukrywali, że nie można ich znaleźć. A ja tam wyczytałem, że nigdzie nie ma punktu, że jesteś nie do znalezienia. I tak w doskonałym miejscu, nie o po prostu się za. Pod tak... lasem. Znaczy w lesie, ale tak. Od, od tego podobozu, tak z 500 metrów może. Aha. Mhm. I przeżyłeś. No tak, przeżyłeś no tak. No przeżyło, no widać, że Niestety poległem. <laughs> Jak to było? No dobra, wróćmy chyba do tego, nie wiem czy wracać do tego wypadku, ale może powiedzmy po prostu o co chodziło. 10 -latek został potrącony przez kierowcę BMW 26-letniego który, no to było chyba jakoś wieczorem, y, był autokar y, dzieciaków, które jechały chyba na kolonię, albo wracały z kolonii, no w każdym razie było to związane z jakimś. Kilka rodzin y, pakowało się na wyjazd do Zakopanego. Tak. Y, no i y, nie został upilnowany jeden dziesięciolatek, wyszedł na jezdnię i go y, jadący z nadmierną prędkością samochód śmiertelnie potrącił. Dziecko zmarło niestety w szpitalu. Y, kolesia od razu złapali, grozi mu od 8 A, lat. najpierw uciekał. Nie, no tak, tak, tak. Uciekał oczywiście, nie zatrzymał się. E, tylko, że został złapany ostatecznie przez policję dosyć szybko. Nie tak jak w przypadku ostatnich e, kilku przypadków, które były. Grozi mu od 8 lat więzienia e, do 12 ze względu na to, że miał przy sobie narkotyki. Nie wiadomo jeszcze, czy był e, pod wpływem tych narkotyków, bo jeszcze nie ma e, oficjalnie podanych badań toksykologicznych. No jest to straszna sprawa. E, o co chodzi z tym BMW? Pasz, to nawet, też jest zawsze, nawet nie? Nawet nie było jego, tylko poszedł do wypożyczalni sobie wypożyczył akurat BMW. Tak. No. Jakbym był kadry menadżerem tej marki, to codziennie chyba... Yy, w łeb. To bym mógł zrobić tylko raz. No tak. Ale szybko bym to zrobił. No chyba tak, bo yy, ja też nie wiem, o co chodzi z tym BMW i zawsze, wiesz, to jest takie stereotypowe mówienie o tych kierowcach BMW, yy, krzywdzące dosyć mocno, no bo jest sporo osób... Które jeżdżą BMW, jeżdżą bardzo dobrze tym BMW. Na przykład policja najczęściej jeździ BMW. To też zawsze, jak mijam na autostradzie gdzieś samochód i tak, tak się patrzę zawsze na tych ludzi, którzy siedzą w tym samochodzie, czy nie są policjantami przez przypadek. Tak, na wszelki wypadek, żeby zobaczyć. I potem ci ludzie, którzy nie, jednak się okazuje, że nie są policjantami, na mnie się patrzą tak, jakby mi coś zrobił. Tak, ale jeszcze raz wrócę do swojego apelu. Nie pozwólmy ludziom z zakazem sądowym prowadzić aut. To powinno być traktowane jako. Ciężkie przestępstwo. Współudział. E, może nawet jako współudział. Więc jeśli znacie kogoś, kto tak robi, nie pozwalajcie na to sobie i tej osobie, bo potem będziecie mieli wyrzuty sumienia, jak coś się zdarzy. Wyrzuty sumienia i, i no, kogoś być może z nami na tym świecie nie będzie. I to niekoniecznie tych waszych znajomych, ale osób postronnych, które nie miały nic do tego. E, no, to tak. E, może Co teraz... tu jeszcze mieliśmy? Robert Karyś, dyskwalifikowany i pozbawiony rekordu świata. Tak. E, no nie jest to, jak ktoś mówi, e, najostrzejsza kreska w piórniku, ten nie. nasz Robert. Słuchajcie, nie bierzcie drostanolonu, jeżeli chcecie robić dziesięciokrotny Ironman. Patrz, wymyślił sobie ten dystans, wymyślił sobie, że będzie w tej kategorii najlepszy? No jednak nie. No jednak się nie udało. A czy jest w ogóle ktoś inny, kto w tym startuje? Czy po prostu ten dystans jest niezaliczony, nikt go nie pokonał oficjalnie? Nie wiem właśnie, czy ktoś skończył go. Na pewno startowali tam razem z nim jacyś ludzie, ale nie wiem, czy oni skończyli ten dystans. No właśnie. On komuś pożyczał buty chyba, nie? Tam, czy coś? Czy nie pożyczył właśnie? To nie ten wyścig. To jeszcze inny. Aha to wtedy nie on wtedy. Adrian Kostela, ten, którego tam? on nie skończył tak. wtedy karaś, tak? To, to nie, to on, e, oni tam chyba nie mają jakichś super dobrych. Oj, nie fik. mają, zdecydowanie nie mają. No nie wiem, kurde, no, robert kara się... No, to przypomnijmy, że fighty, się nasz prysował no. po to, żeby w tych fajtach dobrze wypaść. Żeby go nie bolała noga, czy tam nie bolał go kręgosłup i żeby mógł się bić. Teraz go pewnie boli głowa. Teraz dusza go boli najprawdopodobniej. Ale ambicja. Ambicja taka, że przez dwa lata nie będzie mógł a myślę, że on sobie coś znajdzie. Coś sobie znajdzie. Ktoś tam, o kim, z kim się rozmawialiśmy ostatnio o tym, że będą teraz igrzyska specjalnie dla nas... Tak, ok. tak No, mhm. więc myślę, że totalnie można spokojnie w to pójść. A z takich właśnie jeszcze, a propos newsów, które do, do, dokładnie przed chwilą wskoczyły, zmarł Kelvin Kiptum, czyli gość, który ma rekord świata w maraton. maratonie. Wypadku wypadku samochodowym. Samochodowym. To jest człowiek, który, no, prawie tyle brakowało, żeby zrobił poniżej dwóch godzin ten maraton. Niestety się nie udało, więc... Ale żeś to podsumował! Więc, no trudno, no. Nie przebiję tej bariery. Ktoś, to inny, o to się chodziło, ktoś inny tak. to zrobi. O Jezu. Ktoś inny to zrobi. No, Słuchajcie, śmierć jest e, nieubłagana. E, taka Ale niekoniecznie w wieku 24 lat w wypadku samochodowym. No to na pewno nie. E, to jeszcze to... mamy z wydarzeń z Polski. Nerwowe zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. A wiesz co, ja tu chciałem powiedzieć, że no. oczywiście to jego zachowanie, do kogo ty mówisz gówniarzu, perty, strony gnoju, e, słabe i żenujące, Natomiast słabe i żenujące też jest chodzenie za starszym człowiekiem i celo, celowe pod. Ja niebo, no ja wiem. żeby tylko się odpalił. Nie, zgadzam się z tym, ale też wiesz, w ogóle ciekawy jest chichot losu tutaj w tym wszystkim, że to jest ta sama osoba, do której brat Jarosława Kaczyńskiego powiedział pieprzej dziadu. I teraz pytanie, czy jest to osoba, która ma tak nieprawdopodobne szczęście do rodziny Kaczyńskiej? Raczej łazi za nimi. Czy łazi za nimi, podjudza i w końcu czeka tylko, aż ktoś eksploduje? I to jest, wiesz, to jest taki na zasadzie ej, zrób coś. I 22 lata czekał. Zresztą... 22 <laughs> lata ogóle... czekał, aż znowu się ktoś odpalił. Pytanie, być może... Ja nie wiem, proszę państwa, ale być może to jest Benjamin Baton, bo on wcześniej był dziadem, teraz jest główniarzem, więc może on idzie w tę stronę, jeżeli chodzi o starzenie się. Ja, rzeczywiście o tym nie pomyślałem. Jak mogło być 22 lata temu z dziadem, i dadu, a teraz gówniarzu, do kogo mówisz na ty? To nie ma sensu. Nie ma kompletnie sensu, więc dlatego ja się zastanawiałem, czy to jest na pewno ta sama osoba, czy to śledztwo OKO.press... E, no nie, nie jest czasem nie, jest z jakąś tezą. E, no nie wiem, no w każdym razie jest to dosyć zabawne i sobie pomyślałem, że może to rzeczywiście jest osoba, która tak młodnieje, i za chwilę to będzie w wózku jeż, jeszcze jeździł, i tam dojeżdżał w tym wózku. Mama go będzie prowadziła. No. W wózku <grym oczywiście <grym> takim <grym> niemowlęcym, nie innym. <grym> Dobrze. Przejrzyjmy sobie wydarzenia. Ze świata, ze świata teraz pracy. poprosimy. Nie spodziewali się tego. Polski kierowca bohaterem w Niemczech. Prezydent Węgier podała się do dymisji. Prezydentka, hej. Szokujące słowa Donalda Trumpa o NATO. Unia Europejska sygnalizuje konieczność stworzenia ekologicznej armii. Tak, ekologiczna armia. Co ty na to? No panele woltaiczne. Dzień dobry, czy ma pan chwilę, żeby porozmawiać o panelach woltaicznych i panele woltaiczne na czołgach? E... Ale czy ekologiczna armia Jeśli wystrzelisz z ekologicznego czołgu mm -hmm. Który jest napędzany elektrycznie no. I nie zostawia śladu węglowego, węglowego no. Jeśli wystrzelisz te, e, z tego e, czołgu W stronę klasycznego czołgu Który no. po prostu na skutek uderzenia się spali e, Wtedy spowodujesz Dlatego nie wolno Spowodujesz katastrofę ekologiczną te, te, tak, tak. Dlatego czy w ogóle trzeba się zastanowić Czy warto strzelać w kierunku wrogich czołgów Które jednak nie mają tej technologii I... Ewentualne y, trafienie okaże się tragedią ekologiczną. No właśnie. Jest to y, tak zwany dylemat eko. Y Dylemat, wojenny dylemat eko. E, oku... A może nie będzie wojen na świecie, dzięki temu powie. Nie strzelają się, to nie jest ekologiczne. Dokładnie, bo jest limit w ogóle wystrzałów, które możesz oddać, żeby ten ślad węglowy był jak najmniejszy. Jest tam do dziesięciu i to nie tylko z czołgów, ale też z karabinów i tak dalej. Więc oni, jak, no dobra, to ja już nie mogę dzisiaj, nie? I musieli wracać do okopów po prostu. Mhm. I popatrz, jakby to rozwiązało te wszystkie konflikty. Nie ja wiem, czy okopy są ekologiczne swoją drogą. Chyba, tak? że to są okopy A zrobione przez rolników. A jak mrówki tam na przykład miały swoje. Mrowiska? No mogły mieć. No mogły mieć. Ale wiesz, w ogóle tak śmiesznie, że wspomniałeś o mrówkach, ponieważ największe wojny na świecie prowadzą mrówki. I mówię teraz, serio, to są największe wojny na świecie. Kursk. Taki kanał, in a Nutshell, zrobił o tym cały materiał, o mrówkach, które prowadzą wojny z innymi mrówkami. Jak to tam wygląda, jak jest przejmowanie kolonii. Że to są miliardy tych mrówek, które mają udział w tym wszystkim. One nie myślą w ogóle o ekologii. Nie, w ogóle nic. Więc wiesz. Ale one no prowadzą ekologiczną wojnę, jednak. No właśnie nie wiem. No nie ma wystrzałów chyba. Wystrzałów nie, ale też jak one tak się trą, tak... to wytwarzają ciepło. Nie? A one tak się, po co się trą? Żeby się zabić, nie? Pokaż to jeszcze raz na zbliżenie. <laughs> tak, tak. Ale żeby nie było, że my żartujemy z tą ekologiczną armią bo ktoś może tak pomyśleć Unia Europejska sygnalizuje konieczność stworzenia ekologicznej armii na zlecenie sekretariatu generalnego Rady Unii Europejskiej powstał raport analizujący zalety i wady bardziej ekologicznych sił zbrojnych według raportu armie mogą być odpowiedzialne za 5.5% globalnej emisji CO2 no ja to rozumiem tylko czy oni powiedzieli tej drugiej stronie też że tak ma robić która nie jest Więc Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział: Nie możemy wybierać pomiędzy zielonym lub silnym, pomiędzy zielonymi lub silnymi siłami zbrojnymi. Potrzebujemy silnych i jednocześnie zielonych. zielonych. I nie chodzi tu o e, kolor maskowania. Ani kolor maskowania, ani doświadczenie tych e, żołnierzy. Mhm. Żeby nie byli zieloni, nie? Tak. A widziałeś jak e, no, no, czasami jak płonie w Rosji na przykład jakiś magazyn, to ile to dymu idzie? Widziałem bardzo dużo takich dużo. dużo. Twitter jest wszech... Na F16 na przykład to też dużo paliwa zużywa. Zdecydowanie. Ale i tak najwięcej paliwa zużywa Taylor Swift, nie? więc pamiętajmy o tym. No ale ją można łatwo zdelegalizować, a wojny już no nie tak musi No ciężko, szczerze mówiąc, ciężko ją zdelegalizować. Nie? Mm -hmm. powiem ci, teraz był finał Super Bowl. Ja nie wiem w końcu, kto ostatecznie wygrał, ale przyjdzie gapek, to nam powie. E i był finał Super Bowl i tam jest w ogóle walka pomiędzy, to też jest dosyć ciekawe, prawicą a, a lewicą. Bo ci, co kibicują Taylor Swift i jej chłopakowi, to są lewaki, a ci, co kibicują tym drugim, to są prawicowcy. A jej chłopak to w Kansas grał i Kansas, wygrał? Tak? Kansas Chiefs on gra, a te to drugie to, to, to jest wygrali. Philadelphia 49ers. A, wygrali. czyli Kansas Chiefs wygrali. Tak, no to, drugi raz rzędu. Proszę państwa, wygrała lewica, no. Innymi słowy, kurczę, to, ten temat eco-armii jest naprawdę cudowny. Wydaje mi się, że warto się nad nim jakoś e, mocniej, e, mocniej pochylić. Muszę sobie tą sprawę e, przemyśleć. W każdym razie mam wrażenie, że Chiny i Rosja nie będą tworzyć ekoarmii. Wydaje mi się, że mogą no, nie iść w stronę Unii i tych, mm. tych postanowień. Amerykanie też chyba niekoniecznie. Też nie, znaczy nie bardzo. Znaczy oni może wymyślą coś takiego, może już mają. A może my na patyki powinniśmy się bić. No, Ale tylko takie, które same spadną z drzewa, nie Te... takie, które sobie zerwiemy. Bo nie wolno. nie wolno. Nie wolno. zrywać tych... Ale jak spadnie taka gałązka, no dobra, to kamien... mogłoby nam posłużyć. Przecież były dwie intifady, albo trzy intifady, czyli wojna na kamienie pomiędzy Izraelem a Palestyną, więc... Tak, kamienie jak najbardziej chyba. No chyba tak, no, do tego ostatecznie zmierzamy, nie? Zresztą, no dobra, to może nie kamienie, ale to są i kamienie, i kości. Odyseja Kosmiczna 2010, czy jeden? Jezus, zapomniałem, 2001. 2001, oczywiście, że 2001. Kubricka, no pokazywała, że jak to się skończy wszystko, mniej więcej. I pewnie do tego dojdziemy. Tak, ale zanim dojdziemy do EcoArmy, to musimy patrzeć na Donalda Trumpa, bo on może wygrać wybory w Stanach. No. E... A on ma... Dość... Ciekawe poglądy ostatnio. Tak, powiedział mianowicie, tutaj mam taki tytuł, szokujące słowa Donalda Trumpa. Otóż jak chciałem powiedzieć, że one tak do końca mnie nie szokują, ale powiedział, że... Hmm, czy, jest... pay your bills. Odpowiedziałem, nie, nie broniłbym Was, a nawet zachęcałbym, żeby Rosjanie. Ten, to do tak, Rosjanie ten, to Robili co im się podoba. Musicie płacić, musicie płacić rach, rachunki. You need to pay, you need to pay the bills. Do, do, domyślam się, jak to. No więc Donald Trump. E, niektórzy mówią, że zwariował, bo mówi, że nie broniłby przed Rosją innych i nawet by zachęcał Rosję. No to rzeczywiście trochę mu tu mm, odkleiło się. Mm. Natomiast co do zasady, fakt, że ktoś nie przestrzega zapisów i nie poświęca odpowiednich środków na e, obronność. No to jest... My poświęcamy. My tak, ale my Niemcy, mamy nie. Niemcy, Niemcy nie. Mamy prawie Niemcy nie, mają nie półtora. Mają. Więc czy można się dziwić Donaldowi Trumpowi, że mówi, hej, umawialiśmy się na coś, ja nie będę was wiecznie bronił, jeśli wy nawet nie... Wydajecie kasy na swoją armię. No tak, tylko wiesz, to Donald Trump mówi to z perspektywy osoby, która jest święcie przekonana, że będzie tym prezydentem. Nie? Czy będzie, nie wiadomo, tylko mówię, że on mówi to z perspektywy tak, jakby on był cały czas. Nie? Mam wrażenie, że on nawet nie wie, czy, nie, czy jest, czy nie jest. Słowo wiadomością jest to, że gdy mówi, że zachęcałby Rosję i róbcie swoje, a to Niemcy nie płacą tych rachunków, no. to, to między Niemcami a Rosją jest Polska. No jest. Była zawsze, jak się okazuje. No. Ale chyba raczej się nie będą dogadywali, chociaż kto wie, no. Kiedyś też mówili, że się nie będą dogadywali. No tak. No w każdym razie woleliśmy, żeby pan Donald nie zachęcał. Nie, bardzo byśmy woleli, żeby pan Donald nie zachęcał, a w ogóle ktoś... Nie podpuszczaj, Donald. Ktoś pod tym tweetem u niego gdzieś tam napisał, że ktoś ze Stanów Zjednoczonych, jakaś ważna postać, ja nie wiem, może nieważna postać, ale było to dosyć głośne w Stanach, było napisane... Ee, że jak to, kim jest Donald Tusk? Myślałem, że to jest nie, nieprawdziwa postać, wyimaginowana e, na wzór parodii Donalda Trumpa, czy coś takiego. Tak, ktoś, ktoś tam dopiero teraz zakłóca, że, e, że Donald Tusk istnieje, bo przecież Tusk był w serialu, o Jezu, był takim politykiem. W którym? W, w amerykańskim serialu, tak. No. Był, Nazywał się. Który to był? Tusk. No, znaczy ta... A pisał się Tusk. No wiadomo, no Tusk, czyli te kły od Morsma na przykład, ta, to są te ciosy chyba. W jakim był? serialu był polityk o nazwisku Tusk, amerykańskim? Stąd oni mogli myśleć, że, że to jest wszystko połączone. Że wzięli sobie Donalda i tamtego polityka Ale z House, chyba of House of Cards. Nie? Of cards no. nie? No właśnie nie pamiętam ja pamiętam co. jak on wyglądał, a nie pamiętam jaki to był serial. Ja pamiętam w House of Cards, widziałem tylko tak naprawdę sezon do momentu, w którym się pojawił ktoś, kto miał być Putinem. Ale klasyk wjechał na czat. No. Jaś Kapela, wiesz, jesteśmy debilami i ja i ty i tra. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. One, one są na, Nike chyba na, za to nagrodę. Jaś Kapela akurat dostał nie nikę, tylko Nike. To naprawdę są. Ale uderzone. szczerze mówiąc, to dlaczego ta nazwa butów mówi się Nike, a nie Nike, skoro to jest od bogini? No właśnie, to jest grecka nazwa mm, tak. grecka albo skand. to się, się mówić powinna się muśnikę. Nike Bogini zwycięstwa. A to, że Amerykanie nie wiedzą, jak się czyta... Oni nic nie wiedzą. No, ale, to, ale my mamy być tacy sami? Ale oni, wiesz co, właśnie to jest prawda, oni nic nie wiedzą. Oni nie wiedzą nawet sami, jak się przedstawiają. Na przykład taki jest... Nie, no. Przeczytałem książkę założyciela firmy Nike. Phil Knight. Tak. Phil Fantastyczna książka. Phil Knight. Książka. Polecam tą książkę. Jest naprawdę świetnie napisana. Ale jest tam wprost napisane, skąd się wzięła ta nazwa. No... Od no, Tak, no więc a logo się wzięło, bo mu taka koleżanka zarysowała Tak, no. To pamiętam. No więc dlaczego mówimy na IK, a nie Nika? Powinniśmy mówić Nika, jeśli nie chcecie iść na debila w sklepie, to mówcie Nika. Nika i zup. Jakbyście chcieli sobie napa, to zup. Zawsze tego zupa poproszę. Ale ja poważnie mówię, a ty, a ty teraz. Ale tak naprawdę chcesz wprowadzić to, żebyście tak. teraz zaczęli inaczej mówić. No dobra, no. no powinniśmy, powinniśmy jednak szanować. Naszą kulturę. Rebog. No nie, dobra, Ribok jest z jednym O. No to rzeczywiście. Naszą kulturę, no tak, naszą grecką kulturę zdecydowanie. No to kolebka na naszej cywilizacji, Oczywiście. Przecież, nie? Że tak. Prezydent Węgier podała się do demisji, bo się Jorgnęła, że niechcący ułaskawiła pedofila. No to trzeba uważać z tymi ułaskawieniami, bo można tak. się obudzić. Nie? Po... Chyba, że jesteś w kolei południowej, to możesz ułaskawiać jak chcesz. Każdego może, w po południowej czy północnej? Południowej pół miliona osób ułaskawił. Naprawdę? Tak. Jaki dobry? Trzeci program, w którym o tym mówię już. Walnął 455 tysięcy ułaskawień jednego dnia. Serio. Serio. Gordy. No to pobił rekord chyba jakiś. Tak. A sprawdzał to? Aktualnie, ale badają, czy nie był na dopingu, wiesz? <laughs> czy będzie ten rekord <laughs> oficjalnie uznany. zatwierdzony? on zrobił dziesięciokrotność ułaskawień. Łaska <laughs> po prostu takiego Ironmana ułaskawień. <laughs> tak. Mm, czekaj, mamy tutaj to powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy. Jeszcze była jedna informacja. Ze świata. Ja mam informację, że naszym sponsorem jest dieta od Brokuła. Tak jest. I jak chcecie zjeść sobie pyszne śniadanie, a nie chce wam się go robić, to możecie sobie zamówić i wtedy wam przywiozą. Proszę bardzo, to są bajgle. Tak, ja sobie wezmę. Weź sobie bajgle. Okay. Bajgle. E, bajgle. Była taka bajka, właściwie animacja, nazywała się Sausage Party, i tam był bajgiel i. I bargiel. I Lachma, tak, i inaczej bargiel. I zjeżdżał od K2. Po tego Baigla. E, no to tam była taka animacja, była bardzo fajna. E, polecam serdecznie. E, to już nie jest, bo ja... Tak, wiem, zauważyłem. Mm -hmm. tak, tak. Nie, bo tak się jest położony, że się nie zauważyć. No nie, no widzę, widzę wszystko, mm -hmm. wiesz. Bo... E, ja się tam nie brzydzę, ale zostawmy to. Ale ja nie powiedzieć. chcę, żebyś jadł moją. No ja wiem, domyślam się. E, a jeszcze była jeszcze informacja o tym, że polski kierowca jest bohaterem w Niemczech. Tak. Że u, wziął... Zapaliła mu się opona. Próbował ją ugasić w tunelu, ale nie dał rady. Więc, Więc wsiadł, wsiadł i, pojechał. I pojechał. To jest taki Bruce Willis z Armagedonu, nie? Taki, dobra, poświęcę się. I leciała muzyka tam. Jak jechał? Taka to... piosenka była? Nie, to były Rydwane ognia akurat eee, czyli wangelis z, z Redwanów ognia. Ale czekaj, bo przecież tam erosmith było. I don't wanna close my eyes. I don't want miss a thing, było, nie. Mm. I wiesz, gdzieś tam Ben Affleck z tyłu. Ben Affleck, który to widział, Leaf Tyler, i oni tak patrzyli na niego ze łzami w oczach, jak on wsiada do tej ciężarówki i odjeżdża wyjeżdża z tego tunelu. E... No jest z polskich hirowca bohaterem rzadko takie informacje się zdarzają. To są super informacje. O ile tylko się nie okaże, że nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Tak, 7 promieni. I nie widział, że się coś pali. Zresztą gorzej, on to podpalił, bo ubezpieczenie było dziś. Jakby się tak okazał, taki pójść fabularny na koniec. Nie, no, oczywiście życzymy mu wszystkiego najlepszego. A propos tuneli takich właśnie austriackich, jeździsz czasami trasy, właśnie tam Austria, Włochy i tak dalej, jeździsz takimi tunelami. Kiedyś mi się zdarzało, tak. To lubisz takie tunele, czy nie lubisz? Bo są ludzie, którzy na przykład odczuwają lęk, kiedy się To Wszystko dobią... mi jedno, czy jadę tunel, no, czy nie Wszystko tunel. ci jedno. Tak, Bo są ludzie, którzy na przykład. Na bankty ty odczuwasz lęk. Ja nie, ja uwielbiam. Gdy tam samolot, to wiesz, nie? ale tunel? Nie, no spokój, tunel to jasne. Wchodzę każdy. E, tak, tunele są spoko i pamiętam, pierwszy raz, jak jechałem do Austrii, jak miałem 6 lat. E, jechaliśmy do taty, który tam pracował, e, i jechaliśmy właśnie pociągiem jakąś kuszetką, i nagle wiesz, masz 6 lat i nagle. A bogato, kurzetką. To i, kuszetką. Nie no, co, resortowe dziecko jakieś. Nie wiesz? no gdzie, co? Ty? Co ty? tata? Musiał, musiał jeździć do Austrii grać w tenisa z tymi ludźmi, bo nie mieliśmy pieniędzy. No. Więc tak. Kuszetka? Były, były wtedy drogie te kuszetki? Ale wagon cały braliście? Tak, wagon z lokomotywą, bo mieliśmy prywatnego tego. <laughs> Jechał w inną stronę w ogóle. I zawsze jak przejeżdżaliśmy, e, patrz, masz 6 lat i nagle jest, nie wiem, godzina 12 i nagle się robi noc, nie? I co jest? Jak to? I przez, jedziesz 15-20 minut w nocy. A to jest tunel. No. Nie, po prostu rano się robiło potem. – Co się robiło? Rano? Uh – -huh. nie, nie. Jasno robiłem. się robiło. – Potem się robiło jasno. – Ty myślałeś, że... To, no ale tak naprawdę to Spałem, a tak naprawdę <laughs> śpiulkałem w tej kuszetce. – Czy to jest czas na y, przegląd prasy? Yy, – Tak, nawet było napisane 7.27, proszę Państwa. – 4 minuty po czasie jesteśmy? – No, znaczy to hmm. nawet nie po czasie, tylko tyle po prostu mówiliśmy... Yy, fajnych rzeczy, ale chyba zanim to nastąpi, powinna wejść tutaj muzyczna sonda. Tak, a więc sobie pośpiewajmy wspólnie. To jest mój ulubiony yy, fragment tego pasma. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. zwoń, zwoń, dzwoneczku, mój stepowy kochaneczku. Hej, hej, hej sokoły... Nie. Omijajcie góry, lasy, doły, lasy doły. dzwoń, zwoń dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, hej, 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 sokoły. O, mijajcie! Góry, lasy, doły. Dzwon! ja <noise> nie, 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 nie śpiewam. Dzień dobry Pani. Czy zechciałaby Pani ze mną zaśpiewać piosenkę? Słuchaj, wszystkie, tylko do z Czerwone korale. Nie. <noise> Czerwone ja nie, nie niczym nie I co dalej Korale. <noise> o, nie wiem, teraz. Z <noise> I łzy dziewczyny, i... <noise> Wielkie łzy, wielkie, łzy. wielkie łzy. Czerwone korale, czerwone niczym wino Korale z polnej jarzębiny I łzy dziewczyny i Cza, cza, cza Czerwone korale, czerwone niczym wino ale nie pamiętam Korale z polnej jarzębiny I łzy dziewczyny i czerwone korale, czerwone Smaczne łzy. Dlaczego ja? Mam o, urodziny. Masz urodziny? O, no to co, no to sto lat, sto lat, Nie żyje, żyje nam. A kto? Marcel. Marcel, Jest już ciemno, ale... Oj, nie. Nie? Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie... Nie pamiętam dalej. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam ciebie, czym jest piękno? Piękne usta. Coś tam dłonie, dłonie. <grym> Czyste myśli. A może i mówi, mówi tak jak ja. A w myślach chodź tu do mnie, poczuj się. Swobodnie, przy mnie bądź, a przy mnie bądź yeah. brawa dla tego ostatniego pana! Ja propulsuję zawsze, a wiesz co, dosyć zabawne jest to, że y, na początku było hejsokoły, a dzisiaj jest rocznica wypuszczenia ogniem i mieczem. Dzisiaj jest rocznica wszystkiego, jak wszystkiego. się okazuje. No. Wszystko co powstało, powstało 12 lutego. Dokładnie tak, wszystko, czego dziś chcesz. Z nami jest Janek Lorenz i opowie nam o dzisiejszej prasie. Cześć, 12 lutego. Cześć. E, rocznica wszystkiego, ale jest też ważna sytuacja, ponieważ Super Express informuje w informacji dnia, że Grażyna Torbicka zatankowała samochód do pełna. Naprawdę? A co, miała do połowy zatankować? <grym> no ja tankowałem za 50 zł gdzieś na w czasach studenckich, więc ona zatankowała do pełna. E, I zgadnijcie ile zapłaciła. 360 e... zł. Ile? 360. I Ten o dużo. tym jest artykuł w gazecie. Jest artykuł, cały, naprawdę. Szukałem gdzieś Jakiś... tutaj punktu, ale no... To mała pojemność tego samochodu musi być skoro 360 zł. Jak ja tankuję do pełna, to mam 450. Ale muszę ci powiedzieć, o... ostatnio słyszałem o Grażynie Torbickiej. Eee, rozmawiałem z jedną osobą, która... Że kocha kino. Jest powszechnie znana i pracuje w Telewizji Polskiej. Mm. I powiedziała mi ta osoba, że Grażyna Torbicka to jest jedyna osoba, z telewizji Polskiej, która naprawdę odeszła z telewizji, dlatego że jej coś nie pasowało. Ona faktycznie miała duży problem z tym, jak telewizja polska wygląda. Odeszła, nie tłumaczyła tego na zewnątrz czegoś. Po prostu powiedziała: Nie, dziękuję, to nie jest dla mnie. Bo całe te wszystkie te inne osoby to albo dostawały lepszą ofertę, albo próbowały więcej kasy albo próbowały, ale się nie dogadały. Zawsze było jakieś drugie dno, a to jest jedyna babka pani. Która. Babeczka. Babeczka? Która, która zrobiła to na swoich zasadach. No i super. A nie, że dostała lepszą ofertę z wirtualnej Polski, a potem udawała e, wielką opozycjonistkę. Rozumiem. Ja z Grażoną Torbiską raz w życiu rozmawiałem i to była bardzo sympatyczna rozmowa. E, pomyślałem sobie, że jest to bardzo miła kobieta. No, więc super, super gra. Babeczka. Super. I super, że pani zatankowała tak udanie. Mega. Za 350? Proszę mi powiedzieć gdzie to. Ja tam przyjadę i też zatankuję za tyle. Bo Ma, naprawdę... Grażna naprawdę... Torwicka jest ze Śląska, tak jak my. Więc... Ale słuchaj, tak, tak jest szczerze. Tak. Jaki to, jak to jest upadek prasy, <noise> jeśli pierwsza strona w jednej z największych gazet w Polsce wygląda tak. Jeszcze raz to zobaczcie. Pierwsza strona... Znana dziennikarka wydała 360 zł na paliwo. To torbiska. sów, no to jak? Tankuje do pełna. 360 to jest naprawdę ona ogromne. Musiała... Jak, jak wy chcecie sprzedawać te gazety? Powiedzcie mi, jak wy chce... czym chcecie przekonać ludzi, że warto coś takiego kupić? Ja za pisałem, może chodzi o kryzys 3 zł. i 10 tak. groszy. Za to, że torbiska zatankowała. No. Ale wiedziałem, że, że was to ruszy, także. No ruszyło. No, ok. Słuchajcie dalej. Eee, tygodnik sieci. O będzie premiera prequelu swoich samych swoich. Będzie nowa, nowy, nowy film samych swoich, czyli Kargul i Pawlak i tak dalej. Natomiast reżyserem tego filmu będzie Artur Żmijewski. To będzie jego taki pierwszy film, debiut. No i teraz chciałem wam powiedzieć a propos tego, tych, tych nazwisk, bo pamiętacie, że Krzysztof Stanowski to był pierwszy przewodniczący ZHR-u. To tutaj Artur Żmijewski jest reżyserem tak, tak, znany z Ajca Mateusza i tak dalej, ale jest też inny y, Artur Żmijewski, również reżyser i również urodzony w 1966 roku. I to jest ten? Nie no, to jest właśnie inny. Tamten jest takim bardziej artystą, reżyserem, Aha. robi takie jakieś bardziej artystyczne rzeczy, natomiast Artur Żmijewski jest z tych y, bardziej fabularnych. Ale skąd wiesz? Jeszcze niczego nie nakręcił, może też będzie artystą wielkim. Czyli w jaka... y, mam taką nadzieję. Żebyśmy się zrozumieli. Tych samych swoich robi... Y... Ksiądz czy nie? Ksiądz. Dobra. Ksiądz. To jest jest. Sandomierza, Sandomierza. Sandomierza no tak. tak. Ojciec, Jezus, przepraszam. Ojciec. A to przepraszam. Ojciec Mateusz. A jest różnica? Nie wiem, ale chyba może oni się obrażają. Nie wiem. Nie, nie znam się na tych ich wiesz, tajnych znakach i tak dalej, nie? Mhm. Dobra. Twoje imperium. Bardziej w plotki wejdziemy. Pokaż mi fakt w tym czasie. Fakt. Okej. Okay. Pokaż mi poważną też presę. Fakt mamy na końcu. Jak może być fakt? Albo bo daj ten super ekspres, dobra, jak dobra. masz sobie fakt. Tam jest super ekspres. Jeszcze dam ci. Proszę bardzo. Muszą być coś poza torbiską. Na pewno coś jest. Emerytury, dobra, Emerytury są. są, są jest. Super ekspres. Nic się nie Proszę, Po imperium Gigi Hadid umawia się z Bradlim Cooperem, czyli amerykańskie bardzo duże gwiazdy. Zaczęły się umawiać ze sobą. No i na początku się trochę ukrywali, ale teraz już spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Natomiast Sielankę zakłóca to, że aktor wszędzie dokąd jedzie z ukochaną. Zabiera też swoją matkę. Aha. No i Gigi tam jest z tego... <laughs> Gigi jest z tego powodu niezbyt zadowolona. A wiemy o tym, że Bradley miał tam akcję, bo miał, e, umawiał się z, z Lady Iriną Gagą. Shake. Najpierw z Irną Shake. Poszedł no. z nią na galę oscarową, a potem wykonał piosenkę z Lady Gagą. A tak. no siedzieli razem w no no płytki i, i tyle. No to, 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 tak z tego <laughs> wynika. Właśnie. Bradley Cooper, chociaż pięć lat się przygotowywał do roli w filmie Maestro, żeby pomachać kikiem. No, i był też snajperem. Jest poradnik American w amerykański. Jak dostać się do sanatorium? <noise> Zestarz się. <noise> Ile wynosi czas oczekiwania do sanatorium? 70 lat. <głos> <głos> ten gość, może ten gość od tego z pierwszej dziadu był w tym sanatorium i on dlatego tak odmłodniał, że został gówniarzem. <noise> no tak. <noise> Dobry sanatorium. Sanatorium podróżą było chyba. Nie? Czy coś? Nie był pensjonat podróżą, a sanatorium na pewno jakieś było. E, miłości. Może miłości. To, co oni tam robią w tych sanatoriach, słuchajcie, ja ostatnio słyszałem naprawdę, co oni tam robią. Tam muszą uważać bardzo yy, ci sanitariusze, bo tam się choroby roznoszą dosyć mocno, ponieważ oni, naprawdę ci ludzie w sanatoriach spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i się tak. w ten sposób poznają i robią good for them, słuchajcie, good for them, ja propsuję, tylko oczywiście wiecie. No. Ja kiedyś spytałem swojej babci, czy to rzeczywiście tak wygląda? Weryfikacja była potwierdzona. Tak, pokazała tak. zdjęcie. <laughs> Ale bardziej mówiła, że to tam inni na dancing. Nie, no to inni, Te. oczywiście. To inni robili da da dancing międzypokoleniowy. Okej, okay, słuchajcie. Newsweek. No. Newsweek ma artykuł o tym, że rząd Donalda Tuska jest większy niż miał być, bo w stu konkretach na pierwsze sto dni miał być w rządzie 100 osób, a jest 109. No więc. Jak to się nie, stało? Nie udało się dotrzymać obietnicy. Jest to trzeci największy rząd w trzeciej RP. Y no tutaj pan premier mówi, że po prostu nie było, nie było możliwości zrobić tego inaczej. Aha. Więc tak się... Znaczy to zawsze tak można powiedzieć, powiedzieć, że nie było możliwości zrobić tego inaczej i wychodzi na twoje, no. Generalnie każdą obietnicę rzeczywiście można w ten sposób... Tak, no nie, nie, niestety nie dało się tego inaczej zrobić i co nam zrobicie? Nie mamy pańskiej kurtki. Jeśli chodzi o newsy, to chciałem wam powiedzieć, że Jan Brodzik ma wrócić do serialu Rozlewisko. Jakoś mhm. bardzo lubię Jan Brodzik. Lubisz Anna Brodzik? Tak. Znaczy nie znam jej, ale podskórnie czuję, że ją lubię. A rozmawiałeś z nią kiedyś? Nie. On ona nadal jest z Pawłem Wilczakiem? Nie to wiem. W reklamach byli ze sobą. Byli Kasią i Tomkiem, potem byli w reklamach ze sobą. O Boże, Kukliński. Tak. No. Sto lat go nie widziałem. <laughs> Bo <do> to <standardatorium śmiech> jest w kolejce, czekamy. <laughs> Może to on <laughs> się ukrył, wiesz, <laughs> wtedy. E, oh. Tak, Joanna Brodzik... E, no, przede wszystkim Kasia i Tomek. I Magda M. O Jezus. Magda pamiętam, M. jak Magda M wyszła. Pierwszy taki polski serial, Ja Magdę M kupowałem. Oglądałem no. e, w domu z obecną żoną, o tym kupowaliśmy e, kolejny odcinek. Już można było przez SMS-a tydzień, tydzień wow. szybciej dostać. Mieli się wcześniej player out wszystkich? Tak. <śmiech> Nieźle. <śmiech> VOD. Słuchaj, Jarosław Kaczyński dzwonił do prezesa telewizji, jak mu nie działało, a my wysyłaliśmy SMS-y do TVN. No, dajcie na nowy odcinek, bo wiesz, wkręciliśmy się. Eee, w, chciałem z, powiedzieć, w że SuperExpress dzisiaj jest bezwartościowy? Nic nie ma. Nie ma w nim nic, absolutnie brud. nic. I gdybym był naczelnym Super Expressu, to byłoby mi wstyd. Proszę? Taki statement. Tak, Okej. Okay. Dobra. Polityczna gra laptopami w dzienniku Gazeta Prawna. O kurde. To znaczy, tutaj jest informacja, że Krzysztof Gawkowski i Barbara Nowacka zdecydowali się zamknąć laptopowy program Prawa i Sprawiedliwości. Bo podobno zabrakło pieniędzy. No ja i teraz... popieram zamknięcie tego programu. Bo to był ten program, co oni potem, Ale potem w Lombardach lądowały. Ja popieram zamknięcie tego programu. Proponuję go otworzyć za 4 lata. Ponownie, bo to jest dla czwartoklasistów laptop, tak? 11 lat. A no tak, rozumiem. Bo mój, mój już dostał, Leon. Tak. Już dostał, mamy te, mam tego laptopa w domu, a następny dopiero za 3-4 lata dostanie, więc taką przerwę bym zrobił, żeby uzbroić magazyny. A już zdrapywaliście to logo. Żeby no spróbować. właśnie, ja chciałem spytać, czy jest sposób. <laughs> Ale, przepraszam, ma być zmiana tego programu i mają być teraz tablety, więc może... A, to nie, no to ja bym ja bym go reaktywował. No to w sumie tak. Na, znaczy Dzieci wiesz, mają to... dostawać tablety? Tablety teraz. Tylko no. żeby to nie były te, co karać dostawać. Jest jeden wielki minus w tym <laughs> całym programie, że na tych laptopach nic nie ma. Ja, szczerze, jak rząd takie laptopy już rozdaje, no dobra, słusznie czy nie słusznie, to ja może... Może byś chciał Quake'a, żeby <laughs> Nie, można to... dyskutować. Ale kurczę, tam powinny być wszystkie lektury szkolne wgrane. No. Tam powinny być jakieś edukacyjne programy. Tam... To, to, to powinien być laptop. Ale które chcesz na nawet to, jak to, czy... potem dziecko nie chce tego włączyć, to powinien być tam pakiet podstawowy programów, aplikacji, które działają i z których można coś wynieść edukacyjnego. Hmm. No, to chyba byłby mały koszt w porównaniu z zakupem tych setek tysięcy laptopów. By no. Trzeba to stworzyć, nie? Czy... No, ale to, to nie mamy w Polsce firm, które chętnie by stworzyły coś no, takiego. No, myślę, że na pewno, ale to też, wiesz, kolejne przetargi, kolejne coś tam, kolejne i kolejny trafny statement Krzysztofa. Wszystkie podręczniki powinny być tam wgrane. O to zdecydowanie. To jest, to ja, ja się zgadzam to, z tym, Po co pracą, rozdawać że... goły sprzęt? Pod, podręczniki powinny być e, darmowe. Wszystkie. Bo na przykład w liceum już nie są darmowe. Mhm. W podstawówce były, a w liceum chyba nie są. Nie wiem. Ja na przykład kupowałem Tymonowi rzeczy, więc, e, więc są podręczniki i one są zajebiście drogie nie? generalnie. Nie? Te wszystkie książki, które oni potem mają... E, ale, komu jakieś tańsze? Kupiliśmy takie gorsze. zamienniki tak zwane. <laughs> tak jest z 70 roku podręcznik <laughs> tak <to> z historii. <laughs> Ale można powiedzieć rodzicom, że kosztują tyle i potem te pieniądze inaczej zagospodarować. Taki jest lifehack. Ale chciałem ci powiedzieć tylko... Widzę, że kosie, lubisz bałki że... robić. Malwersacje od, od małego. Chciałem ci tylko powiedzieć, że Micho, Gramatyka mówi to samo co ty i komputery według niego miałyby być wyposażone choćby w edukacyjne oprogramowanie. No, Także Worda. nie wymyśliłem nic nadzwyczajnego. No przecież to okay. oczywistość. Ostatnie dwa newsy. Rzeczpospolita mówi o tym, że Polacy nie dają się zagonić do biur, bo cenią swobodę zdalnej pracy. No i 89% w zeszłym roku powiedziało, że ceni pracę hybrydową, a 92% w tym roku to potwierdziło. No i tutaj firmy się spierają, bo chciałyby, żeby, żeby Polacy trochę jednak pracowali w tych biurach. No a Polacy mówią, że wolą w domu. No i teraz e, informacja jest taka, że w jaki sposób można to połączyć, ale no, dobrego rozwiązania nie ma, bo mogą mieszkać w tej, pr tej pracy, Na przykład, Oczywiście. wydzielić im takie komórki na 12 metrów kwadratowych, za 200 tysięcy im odsprzedać, nie? I oni mogą wtedy. Widziałem to ogłoszenie, ale chyba to e, mieszkanie 200... miało 10 metrów kwadratowych. Chyba tak, 210 tysięcy. No. E, luksusowy petit apartement, tak. Mikroapartament. Okay. No i ostatnia informacja. Słuchajcie, bardzo mnie rozbawił tytuł. To był, to jest właśnie fakt, który szukaliśmy, którego szukaliśmy, szukaliśmy, i teraz tak. Skazuje ludzi na trzecią drogę. Szymon Hołownia, właściwie jego limuzyna zaparkowała na ścieżce dla rowerów. Nie. Przedł nie. chciał wejść pan marszałek Tylko do, nie on Do księgarni No i za, zaparkowali na Do księgarni, do księgarni jasne Inteligent nie? się znalazł tak. Limuzyna zajechała, czarne BMW, które przysługuje wraz e, Z ochroną drugiej osobie W państwie, czyli marszałkowi sejmu Stanęło okrakiem na pasie dla rowerów w centrum stolicy Czekając, aż Szymon Hołownia wyjdzie z księgarni Na jego obronę powiem Że jest tak zimno, że i tak Nikt nie jeździ rowerami Poza dostawcami jedzenia? Nie cieplej. dzisiaj jest chyba z 10 stopni. Dzisiaj tak. No to dzisiaj już będą jeździć. Dzisiaj już będą jeździć, więc wiesz, yy, yy, czy przeparkował, nie wiesz? Przeparkował yy, no zaraz później, jak A, już dobra. wyszedł w ogóle, z księgarni. Rany, czy jakaś nie powinna się zająć tym yy, jakiś urząd? Że jest tak zimno. I te firmy Zresztą mają ma dla, dla kurierów jedynie rowery, No, jakieś skutery mogliby im kupić. No oczywiście, że mogli. I takie ogrzewanie, taki termofory. No, Jak Patrzę na tych ludzi, którzy rowerami rozwożą to jedzenie. To jest ma makabra. No. A oni się ogrzewają tym jedzeniem. Biorą to ty jedzenie do siebie, do, do... Wiesz, wielkie korporacje nie pomyślą o tym, że ten facet jedzie przy minus 5 na rowerze. Nie pomyślą, to prawda. Jest to, no, ale wiesz, gdyby dawali im to, to by było nieekologiczne. Halo. Aha. E Czyli tak będzie wyglądała Armia Przyszłości. Tak, wczoraj na tych skuterach będą rozwozili te te. Wczoraj <grym> oglądałem stand-up Rikio Gervais, Armageddon. I on tam mówił, że on to sobie lubi tak. On ma 12 kaloryferów w domu, lubi je sobie wszystkie odkręcić i klimatyzację dać na maksa, żeby się wyrównało. <grym <grym przy otwartych oknach. Tak, okay. bo lubi rozpieszczać swoje koty. On oczywiście mówił to Ale o możemy, możemy obstawić, czy Kamil Gapiński przyjedzie na rowerze. Nie, gdyż nigdy go nie widziałem na rowerze. Tak? Mm -hmm. Mówił, że jest rowerzystą takim zapalonym. Naprawdę? Łam, okomywał się, jeszcze wie, że go nie znasz i Może że chodziło? Się łapiesz to wszystko. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. No to muszę go w takim razie dzisiaj wyjaśnić. Co tam jeszcze mamy? No, ostatnią informację jeszcze miałem taką z wyborczej. Podaj no, mi fakt, ja lubię fakt. No dobra. To, to na, na pewno mi, to dzisiaj jest lepsze z Express. Lubię tą rywalizację. A wyborczej i informacja o tym, że Polska zwiększyła swoją e, dobrowolną składkę finansową na europejską agencję kosmiczną, Esa o 245 milionów euro ESA, Dokładnie. No i będziemy mieli prawdopodobnie drugiego Polaka w historii. W, w kosmosie. kosmosie? Tak. Sławosz, Sławosz uznański. uznański. Oczywiście, że tak. Hmm. Będzie wszystko na to wskazuje drugim w historii Polakiem w kosmosie. Dzwoniłem do niego i ciągle nie odbiera telefonu. Bo jest w kosmosie stary. On A ale tam nie powinien mieć właśnie lepszy, nie w sumie. No A co stary Linka tam nie mają? Przecież no właśnie, to... no, mówię, powinien mieć lepszy, zdecydowanie, więc ewidentnie cię ignoruję. <laughs> Mówi, ty, stary, ja teraz jem liofilizowane -iz jedzenie. W kubce, tak, tak, dokładnie. Pizza w tubie. Okej. Okay. No i tutaj są informacje, on też będą z tego powodu różne benefity, także Polska chyba wreszcie w kosmosie, można tak powiedzieć. Polen can into space. Can into space, dokładnie. Tak, zdecydowanie. Z mojej strony to wszystko. Tu Dziękujemy dobrze. Ci bardzo. Pierdzień jeszcze gdzieś. będę mm, przeglądał. Wertował. Tak. No, podobają Ci te tabloidy. Przyjedź mężu, na przysięgę. No. O, jest ta z urzędów. Jest, jest. Patrz. To nakręciła kręciła tam. Wszystko. To jest Alicja Walczak z Big Brothera przecież. <noise> z pierwszego. Przepraszam teraz panią Alicję. Alicjo, przepraszam. To nie, to nie ona? To nie ona. <głosy> Wygląda <głosy> jak? No ale ci powiem. No, jak takich osób będziemy się czepiać, to ja już nie wiem, co w tym kraju można robić. Uważam, że. Że wszystko jest na miejscu i nawet ta praca w urzędzie nie przeszkadza. Wręcz może zachęcić do pracy w urzędzie. Chodziłbym. Tak. E, jakiś mamy przerywnik filmowy pewnie teraz, co? Zapewne tak. A, słuchajcie, właśnie. Teraz mamy materiał o proteście rolników. A, dosyć długi, na proteście no. była Emilia Dulnik. Zapraszamy. Właśnie w miejscowości Zdany trwa strajk rolników, ale nie tylko. Tutaj przyjechali także transportowcy. Tam jest cały sznur ustawiony tirów. Są traktory, około 300-400, już nawet nie widzimy końca. Rolnicy mówią wprost, rola przestała nam się opłacać. To my jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie żywności do sklepów. Na to pracowali wasi dziadowie. To mają przejąć po was synowie i córki. I mamy być krajem niezależnym. Jedziemy tam, gdzie jest rząd, gdzie jest parlament, i nie wychodzimy stamtąd, dopóki nie wycofają Zielonego Ładu. A my stoimy tutaj, nasze żony muszą za nas pracować tam. No to tak powinno być, wyglądać w naszym kraju. Tu nie ma mądrego człowieka, żeby to pokierował. Czy jestem tego zdania, że pani mało nie pokaże tego naszej rozmowy i nie, nie pójdzie w media? Bo panie zakażą. Zakładamy się. No to jestem. Czy No dobra. Idzie no. nasza rozmowa. Proszę mi się przedstawić. Rolnik przyznany. Dlaczego tu jesteś? Żeby zabronić Ukrainie sprowadzania zboża do Polski, ponieważ sprzedajemy je zbyt tanio. Nie opłaca się nasza produkcja. Ja dlatego strykuję tutaj. No my wychodzimy tak naprawdę, ja ze swoim zbożem, no na, na najprawdopodobniej sektora na 30 tysięcy jestem na stracie, sektara. Ja jestem od dziecka pszczelarzem teoretycznie. urodziłem się między ulami, jak to się mówi, a w rodzinie to 200 lat, bo rzeczywiście jest tragedia, miodu zostaje, klientów nie ma. Kilku szaleńców w Brukseli uznało, że za wszelką cenę trzeba zniszczyć gospodarkę i polską, i europejską, ale też rolnictwo polskie i europejskie. Sprowadza się węgiel, dzisiaj do Polski sprowadza się 20 milionów ton węgla energetycznego z zagranicy, który jest o wiele droższy, o wiele gorszej jakości, a nam się mówi, że produkujemy za dużo tego węgla i mamy likwidować swoje górnictwo. Więc to jest cała polityka, żeby pozbawić ten kraj suwerenności energetycznej. Ciągle jest nagonka na te górnictwo, że, że to my w zasadzie niszczymy cały ten świat, te wszystkie lodowce, które topnieją to przez te polskie górnictwo. Ja dam tylko taki jeden przykład. Polskie kopalnie wszystkie przez rok wydobywają około 50 milionów ton węgla. Porównując tak Chin, na przykład Chiny 50 milionów ton węgla wydobywają Miesięcznie. A przepraszam, tygodniowo. Tygodniowo, bo tam już się zwiększyło to wydobycie. Więc nasze wydobycie jest około 50 milionów ton rocznie, a światowe wydobycie 8,5 miliarda ton rocznie i ono ciągle wzrasta. Więc tu nie ma walki o czyste powietrze. Tym bardziej, że mamy metody czystego spalania węgla, więc tu nie ma problemu. Tu jest po prostu walka z suwerennością energetyczną kraju. Polscy rolnicy walczą z Zielonym Ładem, że nie zgadzamy się z realizacją strategii Zielonego Ładu. To jest taki punkt numer jeden, ale jakby tego było mało, również wiemy doskonale, że obecny rząd, a przede wszystkim ci posłowie, ci parlamentarzyści, którzy przedstawiają taką chorą ideologię antyzwierzęcą, antyrolniczą, antyludzką, już przygotowują ustawę dotyczącą likwidacji chociażby zwierząt futerkowych w Polsce. Co za tym idzie oczywiście stopniowe wygaszanie hodowli zwierząt, w ogóle hodowla w Polsce. Z tym oczywiście nie możemy się absolutnie zgodzić i tutaj będziemy walczyć o to do końca. No wiadomo, słynna Ukraina, chcemy unormowania handlu chociażby poprzez wprowadzenie kontyngentów, tak jak to było do tej pory, bo dopóki były kontyngenty, wszystko było w porządku, te ceny w miarę się utrzymywały. Dopiero po tym, jak zniesiono te kontyngenty, zaczął się ten właśnie biznesowy bałagan. Oczywiście, że przestała się opłacać produkcja, skoro mamy konkurować na przykład właśnie z Ukrainą czy z... Mercosur, gdzie tam żadne standardy unijne nie są e, spełniane, a jednocześnie ta żywność na rynek e, europejski wpływa, a więc klient tak naprawdę idąc do supermarketu, no głosuje portfelem, wybiera żywność tańszą, ale często też nieoznaczoną. Przecież konsumenci nie wiedzą, czy to jest żywność z Ukrainy czy, czy, czy z innych krajów, a więc głosują portfelem. No jak my mamy wygrać? Czy może nie być po prostu tej żywności w sklepach? No, jeżeli nasze gospodarstwa upadną, będą nierentowne, to... dopiero się miasto dowie, jakie będą ceny w mieście. Bo wiadomo, że potrzebują w górę. To wykorzysta lobby i to wszystko się odbije na y, miastu, na, na kupywanie produktów w sklepach. Jestem prostym rolnikiem. Chcę pracować dla kraju, dla społeczeństwa, a to się wszystko kłody pod nogi cały czas kłody pod nogi. No jak to się, to się, nie da, no. Oto wielkie jest koryto, pachnie strawą wyśmienitą, a więc wokół z każdej strony świńskie kręcą się ogony. Każda świnia ryj swój pcha i wyżera, co się da, a chce zeżreć jak najwięcej, jak najtłuściej i jak najprędzej. To był materiał Emilii Dulnik o proteście rolników. Czy społeczność eSportowa wspiera rolników, czy wręcz przeciwnie? Definitywnie wspiera. Tak. No dobrze, będziemy no dobrze, rozmawiać, mam. powiedzcie o czym. E, A ja m. wiem, żeby nie założyłem, że nie wiem czym, ale chciałem was podłączyć do rozmowy. Kuba Kubik, Kubiak z nami jest. Dzień dobry. Cześć wszystkim porozmawiamy o iem i o tym, co się tam stało w tę niedzielę, bo to chyba ważniejsze dla nas Polaków niż Super Bowl, prawda? Wydaje się, że tak, chociaż akurat gdzieś te tweety na temat Super Bowla mi się przewijały na mojej tablicy, akurat hmm. jeżeli chodzi o sam turniej Intellectual Masters. No wydaje się, że jeżeli ktoś miał o nas kiedyś usłyszeć, o branży esportowej, to właśnie ze względu na turniej w Katowicach, ze względu na te kolejki przed spotkiem, gdzie młodzi ludzie faktycznie no, pragną tego, by gdzieś te rozgrywki e sportowe móc oglądać wraz z rówieśnikami, wymieniać się wszystkimi podglądami, poglądami i tak dalej, no bo jednak no Głównie dyskutujemy w internecie, a dla nas okazja, żeby móc spotkać się na miejscu, jest bardzo ważna. 10 lat temu Polacy taki turniej byli w stanie wygrać. Virtus Pro. Oczywiście, że tak e, piątka. Pracowałeś w Virtus. Pro Pracowałem, byłem analitykiem. analitykiem nie? Tak, tak. tak no, ja ale, pamiętam. Bardzo... ale jak możliwe, że teraz wygrali Rosjanie? Dlaczego oni wystąpili? Rosjanie wygrali jeden Ukrainiec, który jest tak. tam, jest pięciu Rosjan, jeden Ukrainiec. Druży... Czterech w składzie. Rosjan, tak. pi piąty Ukrainiec. No, ale... A drużyna chyba jest serbska z tego, w sensie. Mhm. W... To my wykluczaliśmy Rosjan z stylu imprez sportowych, a nagle organizujemy u siebie esportowo. I Rosjanie jak to odgrywają, jak to jest? No, pytanie nie ukrywam, że z tych trudnych, jako komentator nie ukrywam, że wolałbym tutaj, żeby organizator sam z siebie na temat taki dyskutował. No ale też na przykład, jeżeli chodzi o kwestię tego piątego zawodnika z Ukrainy, no to z jego perspektywy on dwa lata temu, kiedy faktycznie gdzieś tutaj wojna wybuchła, zbierał pieniądze na komputer, szukał okazji do przeprowadzki do Estonii i on nagle z nimi gra. I nie ukrywam, że no, jestem ciekaw, tak? Dlaczego faktycznie taka sytuacja ma miejsce? Też w dniu wybuchu konfliktu wyszedł zawodnik z Ukrainy, bo była drużyna dwóch graczy z Ukrainy, mm. trzech z Rosji. Tak, bo to był wtedy Tak, AM to wtedy, co simple tak. faktycznie wyszedł i powiedział, że słuchaj, my się tu zajmujemy grami komputerowymi, po prostu trzymamy kciuki, żeby politycy się dogadali, bo wojna, że tak powiem, to jest temat. Bo to są, że tak powiem, też przyjaciele, jeżeli chodzi, bo też wyobraźcie sobie. Praktycznie są... grają w wojnę, tak. nie? No nie szedłbym w tę stronę, jednak to jest gra komputerowa i faktycznie... No jasne, że tak. Tak, tak, tak. tak ale patrząc typowo właśnie, jeżeli chodzi o samych zawodników, nie wiem czy... Nawet wyobraźmy sobie, że jesteśmy w środku takiej drużyny. Dwóch zawodników z Ukrainy, trzech z Rosji. No ja bym, wydaje się, że nie mógł grać z taką osobą, gdybym wiedział, że ona ten konflikt zbiera, wspiera. Ale czy no, Rosjanin może gdzieś tam publicznie powiedzieć, że on nie wspiera tego wszystkiego? Wydaje mi się, że oni muszą to przepracować może, bardzo mocno nie mogę w środku drużyny. No tak, więc to. Tutaj... No dobrze, to jeszcze dopytam. Tak. Nie chcę w to, uh -huh, w to pnąć. Pewnie. Wiem, że to jest niekomfortowe, ale dopytam tylko o reakcję kibiców. Bo gdyby uh -huh. to był mecz piłkarski, no to, to by było byłoby gwizdy. bardzo gorąco. No A tak. tutaj? Wydaje się, że tak jak z perspektywy komentatora, będąc na spotku, wiedziałem, że ochrony było sporo gwizdy, głównie gwizdy, kibicowanie tej drugiej formacji. No, tak, no Bo drugą formację prowadził Polak, nie? tak, tak. Filip Nowakowski, ten, który właśnie 10 lat temu wygrał, właśnie osoba też powiązana. A był neopasza, Faktywnie... Snax, Taz. I bałam. Bia nie biali. Białe, dobrze. Ja, tak, tak, tak. udało się. Udało się. No, tak. Ale ładnie przygotowałeś się. Nie, nie przygotowałem się, pamiętam, bo były. Byłem wtedy na jemie. No nawet mnie nie było wtedy na Jemię. No niektórych nie było na świecie nawet, a ja byłem. I byłem na IEM-ie i też znałem chłopaku, chyba Neo znałem jeszcze. Z, on chyba, nie jestem pewien, czy on grał w Team Pentagram. Mhm. Gdzieś w 2005 roku prowadziłem Mistrzostwa Polski w Counter-Strike'a w Blue City. I tam właśnie wydaje mi się, że ti, ti, znaczy na 100% Team Pentagram to wygrało. No. Wydaje mi się, że Neo był... Mhm. Też tak, bo ten turniej w Katowicach też jest ważny ze względu na to, że mistrz Polski faktycznie do tych Katowic może awansować. Mm -hmm. I to jest takie miejsce, gdzie no, jeżeli polska scena ma faktycznie gdzieś tutaj pokazywać się na świecie, bo nie ukrywam, że powoli tendencja na naszym rynku zbliża się, zbliża się do tej piłkarskiej. Po prostu trudno jest klubom polskim z polskimi budżetami powoli przebijać się, jeżeli chodzi o tę arenę międzynarodową, bo po prostu inni mają więcej na transfery. Bo te wszystkie takie rynki, transfery, akademie i tak dalej, Naprawdę możemy jeden do jednego już powoli szukać analogii w tym sporcie tradycyjnym. I faktycznie Polacy. To są rzędu, kwoty jakiego rzędu? Transfery. transfery no. Setki tysięcy dolarów, raczej w miliony jeszcze bym nie szedł. Jeżeli mhm. chodzi o transfer, akurat teraz MVP, 17-letni zawodnik. DONK. DONG. Tak nawet szukałem, bo, bo zakładałem, że będziemy o nim mówić: analogii do tradycyjnego sportu. To wyobraźmy sobie, że yy, mamy osobę, która nie wiem, na przestrzeni liceum gra sobie i kibicuje 50 osób. I nagle nie ma przeskoku na rozgrywki, nie wiem, krajowe, dalsze i mm. tak dalej. Tylko od razu, razu gramy mi mistrzostwa świata. We sporcie nie ma takiej sytuacji, że osoba młoda ma okazję te po kolei szczeble radzenia sobie przez ja i Ale tak dalej. Te też się to zdarza, no. że od razu takie wałkowę. ale w Barcelonie, wiesz, ma 16 lat, przejścił mm. i dwa gole, też nie miał tego przejścia powolnego. Tylko, tak. go tylko co warto jeszcze Udonka podkreślić, jak w meczu koszykarskim powiedzmy, że jakiś wybitny koszykarz wchodzi nam na parkiet, rzuca po 30-40 punktów, to jest gość, który rzucił 70 punktów w meczu. To jest osoba, która pierwszy raz gra duży turniej i jak u nas statystyki bazują na 1. ileś, mamy taki nasz miernik, to 1.19, 1.18, jeden z jest taka średnia. Mhm. To były takie wybitne jednostki, które pokazały się po raz pierwszy. On wjeżdża, 1.70. Naprawdę totalnie odjechał wszystkim i ja nie wiem w jaki sposób to pobić. 12 mhm. lat temu A osoby czy, wykręciły. Czy czym on jest lepszy od wszystkich? Ma cztery Chyba mnie podpisaliście jako ekspert na dole. Jak ci powiem, że nie wiem, to, to nie wiem, czy zmieniamy podpis, czy jak Ale do tego to podchodzimy. To jest refleksu, to jest. Wiesz kwestia... co? To jest chyba kwestia tego, że on się tak potrafi wyłączyć. On na nic innego nie patrzy, on wjeżdża, kasuje, fenomenalnie, kalkuluje ryzyko. W momencie, kiedy można grać agresywnie, gra agresywnie, część nazywa to wyczuciem. I wydaje mi się, że on po prostu to czuje. Czasami A... mamy takie rzeczy, które trudno wytłumaczyć w sposób no, czysto ekspercki. Dlatego ja wiem, że. tweeta Paszy, który też komentował Izak, że. A propos cheaterów i a propos cheatowania, że czy, można, czy może on sprawdzić mu komputer? Tak, no to jest taki wewnętrzny żart, chociaż akurat Jarek ma taką historię, no. że faktycznie grał na pewnym turnieju, nie wiem, 2.15, 2.16, 4 miesiące później osoba otrzymała blokadę. Tylko nie wiadomo, czy na bazie tego turnieju, tak, nie wiem, kontrola antydopingowa w sporcie. Embocik. Nie wiem, właśnie, ale tam taki lekki wspomagacz, z tego co słyszałem. No ale bo to... dobra, ale to może tak. rzeczywiście jest szansa, że na turnieju oficjalnym, bo przychodzi ze swoim sprzętem, hmm? tak? Ze swoim tak, komputerem, tak? tak? Okay. A z myszką, klawiaturą, sławkami, komputer i monitor z organizatora. A, czyli, a no dobra, no ten. Okay, z organizatora. jakieś USB można podpiąć, nie? Pod to tak, zawsze, tak, tak, tak. Ale wiesz, co słyszałem, że są takie specjalne kontrole, czyli jak masz komputer, taką małą skrzyneczkę, mhm. nie podpinasz rzeczy do komputera bezpośrednio, tylko przez tę skrzyneczkę, która ma taki wmontowany skaner. Także organizatorzy mhm. też się na to zabezpieczają. Ale wydaje się, że nigdy stuprocentowej pewności nie ma, tak samo jak korzystać korzysta z dopingu, przyjść, wiesz, pokręcić tutaj. To jest już tak chronione, ale jak ma wtyki w ochronie, to może i tak. Jak wielka to jest impreza pod względem e, zakresu liczby sprzedanych biletów, zainteresowania versus, versus inne imprezy czysto sportowe w Polsce? Czysto sportowe? Wydaje mi się, że impreza siatkarska to jest chyba to, no bo też mi się spodek bardzo z siatkówką kojarzy. Także mm -hmm. mówimy tutaj o pełnym spodku, ale wydaje się, że. No, my przede wszystkim to nie chcemy. pełny internet... spodek, bo tam jeszcze Tak, te... cała ale... Expo. Tak, Oczywiście tak, tak. Expo jest darmowe, spodek jest cały biletowany, bo kiedyś jak branża się rozwija 10 lat temu, wejść na spodek było darmowe, żeby w ogóle zobaczyć, czy ludzie przyjdą. W tym momencie już można biletować całą imprezę, bo faktycznie ludzie są w stanie z tego Ja pamiętam przyjechać. te kolejki. Pamiętam też jakieś. Um... Kontrowersje związane z tymi kolejkami, jak na przykład jakaś dziewczyna tam gnoiła jakiegoś chłopaka i tak dalej. Tam Co? Były... No, nie, to by... ja bym szedł w drugą stronę, czyli bardziej tak kwestia, człowiek. że jak było bardzo zimno, to no. przychodzili nawet angielscy komentatorzy, robili zamówienie w firmie jednej jedzeniowej, bo tutaj nie wiem, czy będę jej nazwę. Dieta od Brokuła. Dieta jest? od Brokuła, kupił dietę od Brokuła 10, 10 lat, lat temu dokładnie. za Tysiaka i zaczął rozdawać, nie wiem, po jednym dietetycznym ziemniaczku od Brokuła i faktycznie, żeby gdzieś ci ludzie stojąc na minus 15, minus 20, bo nawet takie zimy były w katastrofie, kilka lat temu, to faktycznie gdzieś to cię jedzenie rozdawali kolejkowiczom, no bo ludzie ustawiali się w nocy w kolejce, po to, żeby rano móc jako pierwszy wejść na spotek. No takie, okay. poświęcenie. Tak, takie tak. poświęcenie. A też pytałeś się gdzieś o te liczby. No. Skupiliśmy się na biletach. Pamiętajmy, że jesteśmy branżą internetową. Skupiamy się też na pewno na tych liczbach, które faktycznie są jakie w internecie. Są Wiesz co? W tym roku mamy dużą zmianę. Bo jak wcześniej głównie z ramienia SL Polska były takie transmisje gdzieś tutaj przekazywane, to firma Fantasy Expo to zakupiła. Oni mają bardzo dużego influencera, Izaka. No który mają, faktycznie, mają. jeżeli chodzi Jokia. o Twitch i YouTube i tak dalej, jest bardzo mocny. 170 tysięcy w jednym momencie na transmisji oglądało Polaków. Ło! Wow, to tak? niewiele mniej niż wywiad z im Dudą. Zdecydowanie, no. to to jest, wydaje się, liczba, która robi ważniejsze, rzecz, jak mówię, to w klasycznej telewizji no to oni za o jakiś milionach. Mówią, chociaż ja sobie zdaje tak, że... się nie mają. Tak, tak. Udają, że oni, mają. Oni lubią sobie okay. tak po, okay. powiedzieć. Pytajcie. No to cieszę się, że jest to wynik imponujący, bo faktycznie jest to dla nie, naszej jest, branży Jest to z... wynik mega imponujący. Ja w ogóle Ty miałem bardziej, takie że te wrażenie, trwają z 10 godzin, nie? Tak, tak. Ja w ogóle miałem takie wrażenie przez ostatnie lata, szczerze mówiąc, że ten świat e-sportu trochę tak podupadł. I nie wiem, to było być może moje mylne wrażenie, ale kiedyś się o tym dużo mówiło, wydawało się, że to jest dobrze rozwijający się biznes w Polsce. A teraz to słyszę tylko raz do roku o e Wiesz co? Ja tam to jest z takiej biznesowej strony też troszkę we sporcie działam. Wydaje mi się, że faktycznie o pewnego rodzaju spadku mówimy, ale nie mówimy Może... bym o wygaszeniu, ale mainstreamowo na pewno Już troszkę pandemia. podpadliśmy. Pandemia, to jest w ogóle ciekawy case. Pandemia. Dużo pandemia osób mi mówiło, właśnie, szli w stronę, że powinno pomóc. Tak. Na pewno kwestia blokad, mecze piłkarskich i tak dalej, że nagle jeżeli chcesz coś obejrzeć, oglądasz esport. Jesteśmy jednak eventowi. To był bardzo duży problem, bo gracz, który rano wstawał, 9.30 w piżamie. A ja gram dzisiaj turniej za milion dolarów, czy za pół miliona i to jest to turniej tego organizatora. On siedzi w domu, on nie czuje tego wszystkiego, że jedzie do hotelu, jest zaopiekowany, no jedzie tak. na stadion, kibice i tak dalej, więc ja jestem z Nie ma tej motywacji tych, takiej. Ja jestem z tych, którzy, który twierdzi, że e-sport trochę na pandemii przegrał. Ale my też korzystaliśmy z pewnego rodzaju małych szomani. Te 10 lat temu ten sukces to było coś, co się Dzirkus, mocno no. napędziło. Teraz po 8 latach w końcu Polacy grali w spotku i mhm. było komu kibicować i liczę, że znowu, nam się drużyna ta zagrała też, nie tak? tak. G2, siuchy, czyli zawodnik też bardzo młody z Polski, nie już właśnie jako szkoleniowy, tylko jako prowadzący. Tak mamy kapitana mhm. i kapitan zarządza drużyną, bo wszyscy mają, tak jak my teraz, mikrofony, mają jeszcze słuchawki. W piłce nożnej też zakładamy, że jakieś możliwości zarządzania są, ale dużo się ustala przed meczem. Tutaj jednak jest dużo bieżących ustawień, bardziej jak w koszykówce, gdzie też jakąś taktykę krzyczy, mhm. to, to na tej zasadzie. Mamy kapitana, a gdzie kapitan wydaje się być tą najtrudniejszą rolą. Także Polaków w tym roku na samym turnieju, jak i w spotku, bo, no bo jednak w spodku występuje sześć najlepszych ekip, a na tur w turnieju bierze udział 24 drużyny. Mm. Także tutaj no, brawa dla Polaków, że tak się pokazali. Liczę, że do tego mainstreamu wrócimy. A w tym roku był tylko Counter-Strike? StarCraft jeszcze. A i StarCraft, tak, nie? Tak. Bo jeszcze tam chyba LOL kiedyś był. Tak, ale kilka... gdzieś tam e, wydaje się, że się firma. A nie mam Fortnite a, do końca ta, ja Fortnite a Mogę wystartować. Tak, ale ale jesteś... bez budowania. Bez budowania? Mm. Chyba esportowe rozgrywki konsoli? są zbudowane, soli, niestety, zła informacja. Ale Fortnite ma mistrzostwa świata takie już bardziej jak Super Bowl. W Stanach takie okay. ogromne i tak dalej. W Polsce raczej, no, jeżeli, jest... jeżeli chodzi o Fortnite, to są rozgrywki typowo internetowe. Nie ma turniejów eventowych, ale może znalazły właśnie nisze. Kurczę, przynajmniej przegra, jak może nie być eventowych? No, sam się na to pytanie nie odpowiem. Wy musicie myśleć trochę ludzie, organizujecie jakieś Słuchaj, gierki No to jak takie, takie dobre konsultacje, dobre strzały możesz nam jeszcze podrzucić, to chętnie skorzystamy. Właśnie ja chciałem zapytać jak z prestiżem IM, bo kiedyś pamiętam właśnie, że to była taka mega prestiżowa impreza, że była odbierana tak przez cały świat, no to było największe wydarzenie w Polsce, jeżeli chodzi o Majors'a, dobrze mówię, mm -hmm. to jest Majors. Czy nie? Tak, to już nie jest major, ale już w Polsce najważniejsza impreza. Akurat major rozpoczyna się od środy i również na kanale Jezaka będzie można oglądać. Już ta pierwsza faza kwalifikacji też Polacy biorą udział. A gdzie będzie? Kopenhaga wtedy. Kopenhadze. Tak, a następny w Szanghaju. No bo ja pamiętam też, że to było tak, że przez dwa tygodnie był IM, nie? Czy teraz też tak było? Mhm. Nie. Wiesz co z publicznością mnie? Kiedyś jak był major, to tak. faktycznie trwał trzy tygodnie, tydzień Dokładnie. w studio, dwa publiczności. Teraz trwa dwa tygodnie, tydzień studio, ostatnie trzy dni z publicznością, także nie ukrywam, że trochę. A z jakiego powodu no. To odebrany ten Major Katowice. Major każdorazowo jest przyznawany indywidualnie przez twórcę gry. To nie jest tak, że Katowice miały gwarancję. Twórcy gry. To jest jedyna rzecz, gdzie twórca gry gdzieś tam swoje rączki, że tak powiem, trzyma, bo akurat CS jako ekosystem jest w pełni otwarty. Wyście okay. do mnie przyszli, słuchajcie, mam nie wiem, milion dolarów, dwa miliony, zróbmy turniej CS-a. Ewa ja mówię, gdzie co? Nie mam w tym miesiącu czasu, ale za dwa miesiące możemy się spotkać, zróbmy ten turniej. I w tym momencie robisz turniej, patrzysz, czy drużyną to w kalendarzu się podoba i tak dalej. Gra jest naprawdę w pełnym ekosystemie, jeżeli chodzi o otwartość, ale twórca gry wybiera sobie majory i też specjalnie między firmami miesza, żeby nagle jedna nie była monopolistą. A dlatego, też tak mówimy to jest... tutaj o Valve? Tak, o Valve. Czyli o Gabe'ie. Gabenie. Gabenie Gabenie, 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 Gabenie. Chociaż on tam emerytowany z tego gdzieś. No tak, tak, tak. No ale chyba jednak jest tak. Ale wiem, że nie? w skrzynkach pomagał. Gaben zawsze, jak trzeba było mieć farta w otwieraniu skrzynek, to do gabena się wiadomość do wysyła. No lepiej z tymi skrzynkami to uważać, nie? Tak. I w jest. tej chwili w Polsce. Ja teraz po, trochę zaszpanuję, no. e, wiedzą i powiem, że chyba to ma być ważny rok dla Valoranta, prawda? Ma wyjść na konsolę Valorant? No to nawet nie słyszałem, okay. mimo że miałem okazję komentować rozgrywki okay. Valoranta, ale Valorant też jest na pewno ciekawym tytułem, jeżeli chodzi o zweryfikowanie całości. Też jeżeli chodzi o takie duże eventy w Polsce, no nie mamy ich w Valorancie. Valorant kojarzy mi się głównie gdzieś tutaj z Berlinem. Nawet miałem okazję pojechać do Berlina i gdzieś te mm -hmm. spotkania skomentować. Także również tytuł, który definitywnie warto rozpatrzeć i na pewno bardziej family friendly. co ja robię? Co ja robię? Organizuję to, 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 to na nowo. Chodzisz w to, nie? W ten czyli, cały słuchaj, czyli na evencie Fortnite Valorant. Tak. tak, i Overwatch, i Apex Legends jeszcze. No dobra, ale spodek czy inny obiekt? Spodek. Albo no, narodowy. 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 I, i to otwarty, <laughs> żeby był tak otwarty. Czyli wodoodporne komputery. <laughs> tak jest. Ale nie ma wodoodpornych komputerów. Czyli kolejna nisza. Parasolki. Parasolki, no. ale panie z parasolkami? Czy raczej gracze z takim Bardzo Nie, by było to, co powiedziałeś. Nie, no jako ja a Dlaczego że nie panowie? Tutaj? Mogą być panowie. Mawa. Ale bardziej a, korzystałem ale ze z analogii, ze, analogii na, sportu. Jak to z, się z analogii o, nie. sportu korzystałem. Nie, nie, nie złapałem. <laughs> widziałem. Nie <złapałeś. śmiech> widziałem ja, minutę temu mieliśmy koniec, a ty mi takie stresujące <laughs> pytanie jeszcze na koniec zadajesz. Ale niech ci będzie, masz mnie na koniec. No dobrze, wygraliśmy to starcie. Dziękuję bardzo naszemu gościowi za przyjście Dziękuję do Kuba Kubik Kubiak był naszym gościem. Teraz materiał? Filmowy pewnie. No i cóż, właściwie moglibyśmy to pominąć milczeniem, bo wszystko to już wiemy. Co mówił Putin o Polsce? Ano, po pierwsze, najpierw nas chciał uspokoić. Powiedział, że Rosja co prawda będzie walczyć o swoje interesy, ale nie jest zainteresowana rozszerzeniem swojej wojny na Ukrainie na takie inne kraje jak Polska czy Łotwa. No czyli rozumiem, że spadł wam teraz wszystkim kamień z serca. Uff, Putin powiedział, że nie napadnie. No, co prawda, trzy dni przed wojną yy, na Ukrainie też mówił, że nie napadnie na Ukrainę, no ale, wiecie, zmienił zdanie. Kiedy byłaby możliwa wojna z Polską, krajem NATO? Pytał Tucker Carlson. A no tylko w jednym przypadku, tu cytuję Władimira Putina, jeśli Polska zaatakuje Rosję. A dlaczego? Ano dlatego, że my, Rosja, nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą, żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? W zasadzie nas to nie interesuje. To są słowa Putina, które miały nas wszystkich uspokoić. Czujecie się uspokojeni? No właśnie. Putin, żeby nam nie było tak miło, powtórzył oczywiście swoją starą, e, znaną starą śpiewkę, tę wersję historii, którą już słyszeliśmy, że w zasadzie przecież Polska to stary, sprawdzony sojusznik Hitlera. Co prawda nie stanęliśmy po stronie Hitlera w czasie wojny, no ale przecież w 1938 roku zajęliśmy razem z nim Czechosłowację. I jesteśmy z powrotem, a w naszym studiu nowy gość, Jan Strojny. Który Chociaż napisa... Janek Strojny jest napisany. Wolisz tak. Janek? Wiesz co, no nie czuję się Janem. Jakby, Jeszcze? No, no, wolę być Janek. A kiedy będziesz Janem? Mam nadzieję, że nigdy. Okej, okay. no to Janek. Czy... wieszny chłopak. No tak, póki się jakoś młodo czuję. Janek, mimo że jest młody, to napisał już książkę. Tak. Nie zostawaj influencerem. No. Tak jest tytuł, uwaga pokazuję do... Tak, nawet ja dostałem. No, ja też mogę pokazać. Ale zrobią to zbliżenie tylko na mnie, powiem Wam szczerze. możecie no, może się nie pokazywać. Y nie zostawa influencerem. No. Dlaczego mamy nie zostałeś influencerami? Jemu on się chce się pozbyć konkurencji po prostu. Nie no, żeby, dlaczego nie zostawać influencerem? no To jest materiał na książkę, mm. żeby o tym gadać. Ale tak serio, no, to głównie temat zdrowia psychicznego i tego, jak to wygląda wśród młodych twórców. No, ty Maciek jesteś na tym rynku dość długo i też zaczynałeś będąc starszym, No, ale dużo osób zaczyna tą przygodę będąc jeszcze w liceum, czy może trochę później. Nawet A, wcześniej. Nie. No dokładnie. A ludzie, którzy są dookoła w tym środowisku, no to często to są ludzie w wieku twoim, Krzysiek, i po prostu um, oni wiedzą, jak działa świat biznesu. Młodzi naiwni nie wiedzą, myślą, że wszyscy chcą dla nich dobrze, no i problemy związane ze zdrowiem psychicznym bardzo szybko się pojawiają, bo nikt nie tłumaczy tego, jak działają te mechanizmy. Każdy mówi, okej, okay, internet jest zły, nie zostawę influencerem, ale nikt się nie zagłębia w to, jak to może oddziaływać na a psychikę. A jak To znaczy, najpierw odbija palma? E, no tak, no wiesz, no, daj młodym ludziom sławę i kasę. No to wiadomo, że im trochę odbije, a niektórym nawet bardzo. Że będą trzymali koks w cukierniczkach, jak to pisałeś tam. Tak, tak, to w ogóle ciekawa sprawa, bo Krzysiu, ty człowieka, który ma cukierniczkę z koksem, znasz jednego z. To ci o. muszę powiedzieć. Ale to mogę ci po programie powiedzieć kto to. E... Ale to musiała mnie ta osoba nie zapraszać do No mogła cię nie zapraszać, co prawda ja od niektórych... A znam dobrze, czy bardzo dobrze, czy średnio, czy e... Myślisz, średnio. Myślę, okay. że średnio, ale nie znasz. Nie, nie, nie. E, Słyszałem. Prze, o przeci nie, przecinałeś się twojej drogi z tym człowiekiem, ale no, to, ja to, to, chcę tylko zaznaczyć, że ten świat po prostu gdzieś tam się przeplata że było śmieszniej. No macie, ty też znasz tego człowieka. No domyślam się, e, jest no, jakiś influencerów. No, e, nie, nie, to nie jest do końca też influencer, też człowiek gdzieś tam w tej branży krążący, e, ale w ogóle spotkałem się z tym, no, że musiałem być bardzo ostrożny na wywiadach. Cieszę się, że to idzie na żywo. Bo, ym, no bo pewne rzeczy zostały mi wycinane, albo niektóre niepuszczone. Nie, nie no jakby w momencie, w którym w pewnym momencie już musiałem zacząć grać po prostu w takiego kotka i myszkę. Mo, możesz okay. teraz powiedzieć wszystko, co ci wycięto okay. gdzie indziej. Eee... I bo, wiesz co, mówiłeś w, 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 w urywce. No prawda? poczekaj, no miał akurat powiedzieć. to właśnie do tego no, nawiązanie, tajem. bo y, mówisz, że sam powiedziałeś, że nie chcesz za bardzo mówić y, nazwisk, rzucać ksywami i tak dalej. No i możesz. No wiem, że mogę przed wami i przed publicznością, super, tylko, że y, no, nie chcę po prostu dostawać masy pozwów, więc te osoby musiały być, y, no piszę o nich w książkach, oni będą wiedzieli, że to chodzi o nich, ale no za radami prawnika, no musiałem trochę obchodzić te opisy, wiecie, zabiegi typu zmieńmy płeć. Niech to przy będzie przypisane do kilku osób, żeby to po prostu mogło przejść, tak? Ehm, żebym, jak ten prawnik powiedział, żeby pozwy, które dostaniemy, to były te, które będzie nam łatwo wygrać. Uważasz, że byłeś dużym influencerem? Nie, nie, coś ty. Ehm, w, w ogóle nie ma nie, nie czułem się tak. I też no, nie byłem w porównaniu do tego, jak wygląda polski rynek, no to błagam, to ja, w Dzień Dobry TVN nie? był jednym z większych influencerów. Mówię, bo oni lubią takie takimi... Jasna tymi, cholera, co to w ogóle jest? Rzucić. Nie, nie byłem. Ja byłem e, małym, z dużą liczbą obserwujących, no bo też... Ale głównie TikTok, nie? No ale tak. Poczekaj, musimy przedstawić gościa tym, którzy go jednak nie znają. Okay. Czyli e, 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 ile osób cię obserwowało? No, nadal obserwuję ponad 900 tysięcy na hmm. TikToku i robiłem e, w, głównie historię opowiadałem. To, co kiedyś robił Kolorowy vlog, czy Igor, Igor Ignacy. Ignacy. W ogóle z Igorem miałem fantastyczną rozmowę. Spędziliśmy prawie dwie godziny rozmawiając tylko o opowiadaniu historii. Bo mhm. poznałem na jakimś wędzie i mówię. Ehm, Pytam mnie, co robi, co robię? A ja mu mówię, no słuchaj, robię to, co ty robiłeś, tylko na TikToku. I to, I, co on robił za kolorowego vloga. E, no i to, co książę robił za e, znaczy, kolorowego. To, Igor robił za kolorowego. No, no, no tak, tak. I w ogóle z Aigorem też miałem bardzo fajną rozmowę, bo to było gdzieś tam po premierze Papugi, czy coś w tym stylu, bo on ją reżyserował. Ma e tak, tak. Maty Malika i Kwebo. I rozmawiałem z nim o tym, jak to jest wbić się w ten rynek. I on mówi, że cholernie ciężko, bo trzeba po prostu tyle razy udowodnić, że się do tego nadaje. I jego słowa bardzo mi pomagają, no bo wydałem książkę, napisałem ją i po prostu widzę, jak to wygląda, że no, o Boże, dobra, kolejny influencer napisał książkę, Boże, co to jest. No dobra, ale do mnie nie przyszło wydawnictwo z książką, tylko ja napisałem książkę i napisałem do masy wydawnictw, wydajcie to. A to jest książka, już tak powiem, misyjna? A jaki jest cel napisania książki o tym? Że, że są zagrożenia przy, w, w tej branży, akurat. Co do pieniędzy, to pierwsze, co mi powiedzieli w wydawnictwie, no, w książki nie wchodzi się dla kasy. No i faktycznie no, stawki mam takie, że na tej książce dużo nie zarobię. E, więcej bym zarobił, będąc influencerem cały czas. A e, misja książki jest taka, no, że e, uświadomić trochę młodych, jak to wygląda, jak się w to wchodzi, e, co się może z tym wiązać. No, to jest książka napisana trochę też z, z myślą o osobie, którą ja byłem zanim w to wszedłem, żeby zobrazować rzeczy, które mogą się wydarzyć, które mi się przydarzyły i przydarzają się innym twórcom, no bo oczywiście, pisząc to, rozmawiałem z wieloma twórcami, którzy, no wiecie, mają po milion, dwa miliony, ale na TikToku, więc są traktowani jako ten niższy sort influencera, tak. bo w ogóle yy, To jaki jest ranking? To wygląda tak, że telewizja traktuje y, influencerów tak, jak twórcy internetowi z poziomego wideo traktują tych z pionowego. Ale to tak samo było, wiesz co, w 2014, tylko y, tak traktowali blogerzy, youtuberów że były ten blok forum gdańsk i tak dalej i oni zawsze wychodzili z pozycji tych lepszych, bardziej oświeconych i tych inteligentniejszych i że oni są dużo lepsi od każdego twórcy, który robi cokolwiek na YouTubie. Co im, co się potem przełożyło, że no ja nie wiem, czy ktoś w ogóle blogi czy czyta w tej chwili czyta. Był ten kominek, nie? No był ranking kominka i to wiesz, no taki no, najgorzej no, wypiszywa na jakąś na jakąś inną, tak? Angiel... Jason Hunt. On się zamienił na Jasona Hunta. Ja A, nie wiem, co... On chyba dalej prowadzi ten ranking i dalej myśli, że... Znaczy, może ma jakieś jakieś wyświetlenia sprawdza, i tak dalej. Nie, nie mam bladego z... pojęcia, nie? Ale tak, masz rację. Nie wiem, o mówicie. E... <laughs> Za młody jesteś tak, na Heroda. Tak. E... Ale tak, tak było rzeczywiście, że my byliśmy traktowani zupełnie inaczej i też wiem, że twórcy TikTokowi są traktowani przez twórców tego Vertical Video inaczej, nie? No, ale to jest w ogóle strasznie śmieszne, no bo... E, nie, nie wiem, czy oni się boją w tym stylu. No bo Oczywiście, że się boją. Pionowe wideo zjada to wszystko i robić wyświetlenia. No, ciężko jest. Ziemka karta na czasie, nie? jak wygląda no, w tej chwili. No. Jest te Same szorcy w tym momencie. No dokładnie. I, e. I kanał zero. No i kanał zero. I e, patologia, bicie się pory, jak i wyzywanie sobie matek. No to też. E, powiedz mi. To tak naprawdę, po co miałbym kupić tą książkę, biorąc pod uwagę, że nie ma w niej nazwisk. Znaczy, opisujesz bardziej zjawisko niż. niż, niż to jest jakiś insiderski tekst, który w pewien sposób No To się gdzieś Słuchaj, no właśnie ubrałem tą książkę w taki sposób, żeby ludzie, którzy znają internet, to mogą środowisko? się domyśleć się, Dobra, o kogo chodzi. Wchodzę. Mogą sobie na spokojnie przeanalizować, popatrzeć na moje konta i do, do, mogą się dowiedzieć, domyśleć, o kogo chodzi. E, więc jest ten isterek w tym wszystkim dla osób, które siedzą w internecie. E, no ale... E, no jeżeli nie znacie się na internecie, no to polecam tą książkę, bo to jest po prostu fajne studium tego, jak to wygląda od środka, o rzeczach, których nikt nigdy ci nie powie, no bo jak funkcjonujesz w tej bańce, no to o pewnych rzeczach nie możesz mówić, bo jesteś w, możesz zostać bardzo łatwo odcięty od kasy. A mówisz a... tu o osobach, które są z karty na czasie, z tych free fightów, z tak. głównych main eventów, czyli takich tak. no, o największych tuzach, tak? Tak, tak, no bo e, to, że jakby ja nigdy nie byłem zasięgowo, powiedzmy, na tym poziomie, co oni. No to nie znaczy, że ja się z nimi nie przecinałem na imprezach. No ta warszawska bańka influencerska no gdzieś się tam krąży. I to nie jest tak, że jedni z jednej platformy siedzą w jednej ławce, drudzy w drugiej. Nie, no gdzieś się tam krąży, poznaje tych ludzi. I ta cukiernica, czy te rzeczy, te zachowania patologiczne, o których piszę... To nie są zachowania, które występowały we freakfightach, bo ja, ja nie siedziałem w tym środowisku. To są rzeczy, które dzieją się wśród tych twórców często też minecraftowych czy popularnych wśród dzieci, młodzieży. No, to więc, żeby nie było, że to o freakfighty się opiera, to całe mhm. zamieszanie. To zapytam yy, odwrotnie. Po co? Yy, jakie są. Dobre strony zostania influencerem. Po co nim zostać? Wiesz, co? Jedyną opcją, którą widzę, gdzie, gdzie jest to pozytywne, to w momencie, w którym budujesz swój e, biznes, rozwijasz przy pomocy internetu. Jeżeli jesteś e, producentem muzycznym, jeżeli masz swój sklep z meblami czy coś w tym stylu, to wtedy prezencja w internecie może bardzo dobrze ci pomóc. Rozwinąć ten biznes, ale w żadnym innym wypadku szczerze to większych plusów nie widzę, bo, um, bo koniec końców te koszty psychiki, tego odrealnienia, które funkcjonuje w Twojej głowie, są moim zdaniem zbyt duże. Nawet jeżeli, bo wiesz, są też kanały naukowe, nie? są też kanały, które tak, coś tak. przekazać. Ale teraz ostatnio o tym wspomniał. Zarówno Tomasz Rożek o tym też wspominał, jak i wspominał o tym uwaga naukowy bełkot, mówiąc o hejcie, który się wylewa też na naukowe kanały, kiedy coś się nie przepasuje jakaś rzecz ludziom i jak bardzo wpływa to na ich psychikę osób, które do tej pory spotykały się raczej tylko z pozytywnym odzewem i tym, że przecież one robią coś wartościowego mhm. i nagle dostają takim ciosem ciosem nienawiści. W Wiesz pasze. co, te, no moim zdaniem duża zasługa tego należy się freakfightom, że jakby internet się bardzo zbrutalizował, bo, ta, bo to jest dużo bardziej normalizowane te zachowania patologiczne um, i, i po prostu... Jest większe przyzwolenie na takie zachowania. Więc w momencie, w którym z kimś się nie zgadzasz, dużo łatwiej jest go zwyzywać niż podać logiczny argument w momencie, w którym jakby wchodzisz w dyskusję z człowiekiem, który ma wiedzę i umiejętności. Ale no, tak jak mówisz, nawet w przypadku, w którym ma się tą swoją niszę i robi się faktycznie naukowe materiały, to nadal może oddziaływać negatywnie na zdrowie psychiczne osób no, starszych niż wiek licealny. Ty dostałeś propozycję, nie? Fejmu? Yy, albo fejmu, albo jaki... Nie, nie, do mnie w ogóle napisał Pink. Nie słyszę? Pink MMA. Pink MMA do mnie napisał. Zadzwonił do mnie am. telefon. To jest takie queerowe trochę. No. Była federacja, okay. słuchaj, w ramach asymilacji społeczeństwa queerowego z tą patologią postanowili, że genialnym jest. pomysłem jest zrobienie oddzielnej federacji i odcięcie się od tego wszystkiego. No i zadzwonili do mnie, yy, co, o czym w ogóle piszę w książce, no zaproponowali mi mega śmieszną stawkę, bo no, w tym świecie wiadomo, jak co to jest. To jest mega śmieszna stawka. No, 20 tysięcy. Tak. No wie, tak, no, poczytałem. No, dokładnie. E, no to jest mega śmieszna stawka, jeżeli chodzi o, o Freak Fighter. Znaczy, no w tej chwili, patrząc na zarobki innych, y, które dostałem, ten wiewiór, który teraz dostał półtorej bańki, y, gdzie Jan Śpiewak powiedział, że to jest oburzające, że on dostał. No więc. I powiedział, że zainwestuje wszystko we flipy. Tak. Ale tu w ogóle wiecie, ile deweloperów. Jan śpiewa, powiedział tam. Po prostu. Strasznie dużo teraz Słybyk landlordów flipa. w Warszawie to są e, w, ci bijący się w free fightach. Oczywiście. Widziałem kurwa jakiegoś takiego szota, gdzie spytali... Nie przeklinamy o poranku. Kurde. Tak jest. już 25. <laughs> Nawet ja tego nie zrobiłem. Przepraszam. E, m, widziałem jakiegoś szota, gdzie po prostu ktoś latał z mikrofonem. Co zrobisz z kasą. No, kupię mieszkanie w Warszawie, kupię mieszkanie w Warszawie, kupię mieszkanie w Warszawie. No tak jest. Super. Znaczy wiesz co, I influencerzy już wcześniej, którzy nie brali, w ogóle nie mieli nic wspólnego z Freakwajtami, tacy z kanałów oglądających na przykład rzeczy. Kanałów trochę może nie komentary, ale takich rozrywkowych, to ja wiem, że mają sporo mieszkańców. Tak, wie, tak. Kom... No wiem, słyszałem o tym. No tak, w ogóle o tym komentarzu, to o tym całej patologii to bym mógł gadać przez jakieś dobre trzy godziny, bo pff, temat jest okropny. Dlaczego okropny? Wiesz co, yy, bo. Ta cała afera, która się wydarzyła, to cała Pandora Gate już nie istnieje. Internet zapomina. Dlatego z tego względu mnie też był książka, a nie filmik. Bo książka, odbiornik jest ważny, jakby nośnik jest ważny, i książka żyje dłużej niż filmik na YouTubie. Eee... Nie ma obrazku. Eee... I nazwisk. No. Eee... No bo co? Jeden, który jechał po drugim, nagle się kumplują. Ten, który został zjechany, podpisuje albo podpisał już kontrakt na walki. O czym co w ogóle mówiłem, że tak się stanie, udzielałem jakiegoś wywiadu w grudniu anonimowo i mówiłem o tym, że wróci y, poprzez Free fighty. i o Jezu o Boże, sprawdza się to. Kto by mógł to przewidzieć? No, y, a całe te kanały komentarzy, to nie są kanały komentarzy, to są kanały newsowe, które mówią tylko i wyłącznie o tej patologii w internecie, przynajmniej w większości. I no to po prostu samo siebie napędza. A oni Opryt też i podasz, no. nie mogą mówić o tym w zły sposób, bo oni przecież ci z kanałów, które to komentują, też się biją. I nie mogą mówić, że to całe zjawisko jest złe. Nie, mówią tylko o tych ekstremach w tym środowisku. Mhm. Mówisz, e, piszesz w tej książce o dużych kosztach psychicznych, e, sam przeżyłeś no, tych no. kosztach psychicznych. E, jak duże one są jak bardzo siebie dotyczyły? No wiesz co, no, u mnie to się skończyło szpitalem psychiatrycznym. No to powiedzmy jest mocne ekstremum, ale wśród tych moich znajomych twórców... To nie znam osoby, która się z czymś nie boryka. Z tych, tych mniejszych, mniejszych powiedzmy. No to każdy. Albo terapia, albo nawet farmakologia. No to faktycznie bardzo mocno się odbija na młodych. No bo tak jak masz zwykłą robotę, no to awans masz załóżmy co kilka lat. A tutaj jak ci dobrze idzie, no to te awanse masz bardzo szybko. W jednym tygodniu możesz być gwiazdą, w drugim możecie nie być. Uzależnienie tego zdrowia psychicznego, samopoczucia od zasięgów to jest ogromny problem w momencie, w którym jeszcze nie masz stworzonej tej takiej naturalnej pewności siebie, która no gdzieś tam się formuje przez te pierwsze lata dwudzieste. No więc. No, no mocno to oddziałuje na twórców młodych. M mówiłeś, że yy, najgorszą rzeczą dla Ciebie w tym wszystkim była świadomość tego, że codziennie musisz wypuścić film. Tak. Że codziennie musisz nagrać film i codziennie musisz go zrobić i tak dalej. Ja rozumiem tę presję, ale z drugiej strony czym to się różni od tego, że ktoś na przykład codziennie musi wstawać do pracy? No bo codziennie w pracy nie, ogląda ci, nie oglądają cię setki tysięcy osób. No tak, osób. ale ktoś weryfikuje tę twoją pracę i jeżeli robisz ją źle, no to wtedy no, po prostu zostajesz zwolniony na przykład z tej pracy, prawda? No raczej nie po jednym dniu. A... No nie po jednym, nie, ale, yy, ale też... w internecie też po jednym dniu. Wiesz, ale no nie też jest, no jest oceniana twoja praca jako praca, która jest oddzielnym bytem od twojej osoby, a w momencie, w którym występujesz w internecie, no to jesteś oceniany ty. No komentarze rzadko kiedy dotyczą, um, szczególnie w ogóle wśród kobiet, tego, o czym one mówią, no, a głównie aparycji, tak? tak, tak. tak. Prawda. E, więc, e, więc tym to się różni, że te przytyki są personalne, e, a nie jakby... Czyli radzenie sobie z hejtem. E, w, wiesz co, to nieradzenie z, sobie z hejtem to... Myślę, że najłatwiej jest to spłycić do tego, bo statystyki odgrywają bardzo dużą rolę. Ja w momencie tego swojego piku e, miałem mega dobre community, a mnie i tak to zjadało, bo metryki statystyki, czy ludzie, chociażby agencje marketingowe ludzie dookoła mnie, e, no to po prostu straszne żmije i. To jak widzisz, jak oni starają się tobą manipulować, wchodzić ci na głowę w momencie, w którym ja jeszcze byłem osobą e, z problemami psychicznymi, no to to było po prostu fatalne. Więc ten hate to jest takie, wiesz, najmniejsza sprawa, ale wszyscy o tym mówią, bo hate. W ogóle, przy, pozwolisz, że jeszcze jednej rzeczy powiem. E, teraz na TikToku jest taka akcja Hate Out, hate out Love In. No. To jest akcja chyba organizowana w ogóle przez TikToka największy debilizm świata. Nie, jakby nie zmienisz świata mówiąc ej, nie hejtujcie mnie, będzie dobrze. Jakby przestańmy, bądźmy dla siebie kochani. Moderacja na tej platformie leży. Mm -hmm. Okej, okay, ale a wrzucasz na TikToka, rzeczy, nie? No, w, wiesz co, no, bo najłatwiej dotrzeć do ludzi zainteresowanych internetem no, przez internet, a jak mam duże platformy, to głupio z nich nie skorzystać. Czyli używasz TikToka. A co, ile wrzucasz filmy na TikToka? No wiesz co, w Kodziennie. tym momencie to wrzucam... Codziennie. Nie, nie. E... Ja widziałem w po... WPPL, w... że codziennie wrzucasz teraz na TikToka. Wiesz co, ja w ogóle do tej promocji to się tak przygotowałem, że ja nagrałem 50 materiałów przed. Przed, okay. I ja po prostu ustawiłem sobie publikacje i one się publikują, ja to, wiesz gdzieś tam seleci, więc nie mam tej presji tego. Tak, bo widziałem, że wszystkie y, rzeczy są związane z książką. Tak, nie? tylko i wyłącznie. Ja tylko po to jestem. Gdyby nie książka, nie wracałbym do internetu, a teraz publikuję rzadziej, no bo powiedzmy jest ten drugi etap y, promocji, gdzie no, chodzę, jestem między innymi tutaj, Każdy więc po prostu widziałem. potnę z tego szoty, wrzucę wszędzie, a na koniec dam to, co, z czego już ludzie się śmieją, to znaczy... Tutaj proszę kamerę na mnie. Więcej o tym piszę w książce. I w CTA po prostu na koniec każdego filmiku i to leci sobie. No więc tak to wygląda. No więc publikuję w tym momencie, ale tylko na zasadzie promocji książki. Promocja się skończy, ja znikam z internetu, nie zamierzam być w tym świecie, nie zamierzam się koło niego obracać. Nie potrzebuję nic publikować, żeby, żeby żyć, więc no to właśnie promocja się skończyła. Eee, Super. Nie zostawę influencerem książka Jarka Strojnego. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Dzięki wielkie. To ja dziękuję. Przerywnik I... filmowy. Ale w takich miejscach jak to, gdzie jest nieco bardziej wilgotno, możemy znaleźć inny, jeszcze bardziej widowiskowy przykład tak zwanego pasożyta zombie, czyli przywry z rodzaju lełkochloridium i małe ślimaczki bursztynki, które te przywry infekują. Na pewno widzieliście gdzieś w internecie e, takie filmy, na których e, pełźnie ślimak i którego czułki aż pulsują na tam różne kolorowe barwy, przypominając tym samym gąsienicę. To jest właśnie nic innego jak e, ta przywra, właściwie nawet nie tyle przyrwa, bo to nie są larwy, to są tak jakby macki tej przywry, która znajduje się głębiej w ciele ślimaka. Przyjmuje postać takiej jakby ośmiornicy i wpycha te swoje macki w czułki ślimaka. One pulsują na taki e, kolorowy sposób, wabiąc. Ptaki. To jest jednak tylko część prawdy, ponieważ w tych mackach znajdują się kolejne stadia infekcyjne przywry, która rozmnaża się bezpłciowo, tak zwane metacerkardie i chodzi generalnie o to, by ptak zwabiony widokiem tej jakby gąsienicy no, urwał czułek ślimaka razem z tą metacerkarią i zainfekował się. I jesteśmy z powrotem dzisiaj. Bardzo dynamicznie zmieniamy Strasznie, tematykę. Mieliśmy tutaj. rolników i po chwili byliśmy przy komputerach, potem byliśmy w świecie influencerów, a teraz będziemy wchodzimy na Monteverest. Everest. Dzień dobry, no to gdzie mam Was zabrać? Najpierw zjedziemy do bazy, czy gdzieś tam wyżej wchodzimy. Tylko, od razu? tylko jak najwyżej. Miłka Raulin jest naszym gościem. Dzień dobry, bardzo mi miło. Spotkaliśmy się z kilku powodów. Po pierwsze porozmawiać o tym, jak to jest zdobyć Monteverest, bo podobno jest to super łatwe. No właśnie, wystarczy zapłacić. Eee, to znaczy tak, nikt nikogo na Everest nie wniesie, nie, nie wepchnie. Się? Bo ja bym żeby mnie wnieśli. I to Lektyką. będziesz musiał niestety, będziesz musiał się trochę pogimnastykować, mhm. bo to jest bardzo duży skrót myślowy że można za kogoś na ten Everest wejść. Ale rzeczywiście są agencje, różnego rodzaju agencje. I są te tańsze agencje, te droższe agencje. I te droższe agencje jakby, no tak wiesz, idziesz... Nie Pobychają. Nie, dają Pottywują. więcej, da, dają więcej radę, wiesz, przecież. możliwości. Po pierwsze, dają więcej tlenu, co jest jakby podstawą w ogóle w zdobyciu te, tej góry, mhm. prawda? To jest bardzo duża różnica, jak się idzie na dwóch i pół litrach tlenu, a jak się idzie na czterech litrach tlenu. No bo twój organizm jest lepiej dotleniony, no i wiadomo, że sobie mniej z tym... Ale bardziej sobie z tym te radzi. kilogramy wtedy, prawda? To też, ale to są szerpowie. Na razie mówimy o tlenach. O tlenie, przepraszam. Ten tlen jest szalenie istotny. Drugą rzeczą jest to, że no, to jedzenie, jakie dostajesz w bazie, ono ma bardzo duży wpływ na to. Czyli są agencje, na przykład takie tanie agencje. Ja rzucam takie agencje nami. Ja to zjadę od brokuła. <laughs> Dobrze, brokuł jest bardzo wskazany w górach, jak najbardziej. W ogóle warzywa, których tak generalnie rzecz biorąc, można mieć ewentualnie rozmrażane, wyciągane spod jakiegoś kawałka bryły lodu. Ale to jedzenie, ten tlen jest bardzo ważny i oczywiście są ważne szerpowie, a agencje się dzielą na te tanie agencje, mm -hmm. czyli takie agencje powiedzmy 37 tysięcy dolarów i nawet i te drogie agencje to są zachodnie agencje, czyli agencje brytyjskie, nowozelandzkie, amerykańskie i wtedy trzeba już wyciągnąć z portfela 65 tysięcy koła papiera. jak jest z tymi szerpami właśnie w tej chwili? Bo ja pamiętam, że... Mm, ich praca była w pewnym momencie niedoceniana i oni wtedy pokazali, no dobra, tak, to my w takim razie wchodzimy tam w chyba w ósemkę, czy w, weszli jednocześnie, nie pamiętam, co to było, K2? Na K2, tak. tak. E, NIMS zdobył razem z... E, chyba ich tam więcej było. E, no, no, przy... całą taką grupą już. Tutaj. Tak, tak. No, wiesz, my jako Polacy jesteśmy zwani tak zwanymi lodowymi wojownikami, czyli mamy bardzo dużo osiągnięcia, bo 10 10 szczytów, najwyższych szczytów z korony Himalajów i Karakorum zdobytych właśnie jest przez, przez Polaków. I no zapisaliśmy taką kartę, bardzo ważną kartę w historii. Wiesz, gdzieś tych Nepalczyków, gdzieś tych Szerpów zostawiając w tyle, bo kto nosi te butle, kto nosi te, ten ekwipunek. Taki turysta zwykły jak ja, bo ja jestem z wykształcenia inżynierem trakcji elektrycznej, jestem kolejarką, no, on sobie nie da rady w ekstremalnych, takich ekstremalnych warunkach, jest czyli nie jest zado, zado, zawodowym e, sportowcem. Oczywiście są tacy, którzy podpisują akty z, wiecie, z Diabłem, Bargiel, Wielicki. Robert to są, to są tak, takie, tacy ludzie, którzy po prostu mają niesamowite predyspozycje, ale taki turysta zwykły jak ja, on musi korzystać z agencji, musi korzystać z, um, no, z pomocy Sherpy. I rzeczywiście oni są niesamowici, dlatego że... E, oni w ogóle mają inną budowę krwinki czerwonej. I ta krwinka czerwona, przez to, że oni rodzą się na tych wysokościach, mm -hmm. e, ona ma większą absorpcję w ogóle tlenu, czyli jakby... W... Nie potrzebują tego tlenu, żeby oddychać tam To znaczy, to nie, że tak, że nie to... potrzebują, bo potrzebują, ale po prostu lepiej to wszystko przyswajają, lepiej to wszystko e, znoszą. No wiesz, 20-kilogramowy plecak na plecach w takich wysokościach, gdzie dług tlenowy jest bardzo duży, jak wchodzisz po drabinie, czy wchodzisz, nie wiem, mam nadzieję, że będziemy pokazywać tutaj zdjęcia zaraz, z z, właśnie z przekraczania jakichś szczelin. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży wysiłek. Ja pamiętam, że byłam w szoku, jak zobaczyłam tych szerpów. Oni noszą w ogóle na czole. Całą, cały ten ciężar noszą na czole. Taką mają opaskę i z tą opaską, że tak powiem, chodzą nawet z 40-kilogramowymi ciężarem. Muszą mieć karki to, mm, Powiedz, czy jak już mam te 65 tysięcy koła papiera, jak powiedziałam, to, e, to jest to niebezpieczne, larów, czy nie? Dolarów. No, ja myślę, że Everest jest taką górą, która jest wymagająca. Oczywiście nie można tak wstać za biurka i pójść na tak poważną górę, ale ja wychodzę z założenia, jakby też z własnego przykładu, na własnym przykładzie, mogę to powiedzieć. Jestem tutaj z Państwem, dzień dobry. Że to jest możliwe, jeśli się człowiek odpowiednio przygotuje. To nie jest góra, która jest nieosiągalna. Można. To wiemy. Sobie... Tylko, czy, jest, czy to jest bezpieczne, czy w tym sensie, czy jak już dużo zapłacę, to może mi się coś stać? Czy, czy jestem tak zaopiekowany, że nie? że Pośliznę się już ktoś mnie łapie. Żeby... W życiu tak samo masz. Możesz zarządzać ryzykiem, prawda? Możesz przejechać na pomarańczowym, ciach mm -hmm. i zdążysz. A możesz nie przejechać na pomarańczowym i ktoś cię rybnie bo akurat ruszy, nie? Chyba w, ka w każdym razie e można tam i... umrzeć, no, tak na dobrą sprawę, nawet płacąc gigantyczne pieniądze. Ale... Już się wchodzi na ten summit, nie? Ale odpowiadając o tym ryzyku, prawda, mm -hmm. który tam jest i trzeba nim odpowiednio zarządzać, ty jesteś w stanie w górach Zarządzać ryzykiem do pewnego stopnia, ale zawsze może być tak zwany przypadek losowy. Może spaść serak, tak jak w 2014 roku, który zabił y, kilkanaście osób. 2015 rok lawina z Pumori spadła, przysypała y, cały base no camp, zginęło 18 osób. Widziałem w film Everest, nie? Widziałam, ale obejrzałam go dopiero po tym, jak zdobyłam Everest. Powiedziałam sobie, okay. że no, tego nie ten będę tak robiła. Zrobił. No to tam ileś sześć osób też chyba zginęło wtedy na tej wyprawie, ale... które były właśnie tym, tymi komercyjnymi wyprawami na ten Mount Everest, gdzie ludzie stali w kolejkach po prostu, żeby tylko przechodzić. Tak, ale znasz treść tego filmu. Tam A. było bardzo jakby nierozsądne decyzje podejmowane. W górach, tak jak w życiu. Trzeba mieć czuja, trzeba wiedzieć, kiedy zrezygnować. Ten szczyt nie jest za wszelką cenę. Ja, jakby te wszystkie moje doświadczenia, które. Między innymi to, że moja agencja była agencją bardzo drogą. Yy, Wzięły się z tego, że spotkałam, pojechałam wcześniej do Nepalu, poznałam e, Krzyśka Sabisza, który wrócił niestety z Werestu bez czterech palców. E, nie wiem, czy to nas kamera złapie. E, I Krzysiu był taką świetną dla mnie lekcją e, tak naprawdę, że kurczę, nie można takich jaj zrobić, to jest moje życie. I moja agencja wyposażyła mnie w odpowiednią ilość tlenu. Ja miałam ten e, komfort, ale jest tam ryzyko, zwłaszcza jak są kolejki. Dobra agencja tak zorganizuje e, ci wejście, Mata że nie... Ma przede wszystkim ma trzy. Ma fast na W lędzie. Ma przede wszystkim trzy. Ci, co zapłacili więcej i do sobie bokiem bez kolejki. Ja tak nie, czy ci, ci, co zapłacili więcej, mają prognozę pogody z trzech źródeł, więc nie bardzo. Wszyscy idą na trzy-4 to świetne mamy. Słuchajcie, zdjęcie, zobaczcie. Dzięki zresztą Magdzie Lasocie, która siedziała w Everest Base Campie przez dwa miesiące i właśnie obserwowała tych szerpów i pracę. Te światła to są to latarki. To, to są latarki, słuchajcie, to okay. są latarki, więc tam jest kolejka. Wyobraźcie sobie, że to jest ja, ja. tam, gdzie się kończą. Światełka, to, to dopiero wchodzimy do kotła zachodniego. To jest, e, to jest e, pierwsza, że tak powiem, faza. A przecież szukam to szukam 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 szukam. Szukam. No, jak na Marszałkowski. Dokładnie, jak na Marszałkowski. Bywa tak, ale ja nie wiem, co to są kolejki na e frs Jeśli nam się uda pobrać ten materiał, gdzie e, zobaczycie Państwo, jak wygląda z wierzchołka południowego na wierzchołek północny, droga, tam nie ma ani jednej osoby. Ja jestem bardzo, bardzo e, e, wdzięczna mojej agencji i też swojej decyzji, którą podjęłam, że wzięłam po prostu dobrą agencję. Była dwa razy droższa, ale był to najrozsądniejsza decyzja w moim życiu. A życiem. dalej są tam. Tam te ciała, te wszystkie te drogowskazy tak zwane, czyli tam te żółte buty, czy tam zielone buty, nie pamiętam jak się dokładnie nazywała. E, tak e. są czyli nikt z tym nic nie robi, no. bo słyszałem, że ktoś miał się tym jakoś zająć i coś miało z tym być robione, że mają być sprowadzeni i tak dalej. wiesz co, żeby sprowadzić takie ciało z wysokości 8000 metrów nad poziomem morza, m... potrzeba pięciu chłopa. Ta. Tak? Czyli dla tych pięciu chłopa trzeba e, zorganizować e, tlen, całą ekspedycję tak naprawdę. Więc e, rzeczywiście jest tak, że m, idzie się m, bardzo często idzie się po tych ciałach, albo idzie się obok takiego ciała. Te ciała często są przy przykryte śniegiem, ten śnieg się roztapia, więc w kolejnym roku one się jakby ujawniają, pokazują. Bardzo często jest też tak, zresztą to jest historia Krzysia Sabisza, że, że po prostu ludzie na tej linie, przy tej linie konają, tak, nie mają siły i konają. No i to jest taka, to też jest, trzeba mieć taką świadomość, że naprawdę w górach trzeba liczyć na siebie. Ten Sherpa jest w porządku, ale on nie wykona tej roboty, którą ty masz zrobić, nie? Mhm. Żeby nie stać się z taką przykłą statystyką. Teraz e, widzimy, e, słuchajcie, e, właśnie Everest Base Camp. Ile tam jest ludzi? Zresztą rok do roku wydaje się około 350-400 pozwoleń, ale to nie jest tak, że to są tylko pozwolenia. E, to znaczy tak, to są 400 tylko sto... pozwoleń w ciągu roku tylko? Tylko? Teraz no, no, do, tych do... 400, tylko do tych 400 pozwoleń, słuchajcie, dochodzi jeszcze jakby cała obsługa. A, okay, dobra. E, dlatego e, w Base Campie jest około 1000 osób, bo do tego dochodzą właśnie szerpowie, kucharze, pomocnicy kucharza, e, icefall doktorzy, którzy muszą zaporęczować za całą trasę e, na szczyt. E, no tam jest miasto. Teraz zobaczycie tutaj e, ujęcie z e, obozu trzeciego, ze ściany e, ze ściany Lotse. E, no i czy no, tak to, to jest tak, że to działa cały rok? To znaczy, czy są jakieś okresy w ciągu roku, że się wtedy wchodzi, a wtedy się nie wchodzi? Są dwa okresy. Kwiecień i maj to jest taki główny sezon, sezon letni. A potem wchodzi się w październiku, na przełomie październik, wrześni, październik, listopad. To wynikiem, że tak powiem. Dlaczego się wchodzi w takich terminach? No, dlatego, że jest tam monsum po prostu i mhm. to są najlepsze warunki pogodowe. Słuchaj, podobno teraz trzeba wchodzić z torebkami na odchody. Zawsze trzeba tak było wchodzić. A teraz jest to już e, obowiązkowe? Tak. No to dobrze, bardzo dobrze. Ja taką torbkę też miałam. Taka torebka to jest taki plastikowy worek, e, szary, w środku jest czarny i w środku są granulki. E, i, i, tak, I rzeczywiście do takich torebek się załatwiamy, czyli to numer dwa, dwójeczki robimy do takiej torebki. w obozach. E... No bo podobno te kupy już były wszędzie i się nie dało iść. Tak. na kanalizacji tam zrobić. Tak, jakieś... tak. tak. No, to jest to straszne rzeczywiście do obozu drugiego. E, idzie się po odchodach, po właśnie takich workach porozrzucanych. Po no i teraz to jest istotne, że tania agencja, ona nie dba o te śmieci. Mm -hmm. nie? Jakby to wszystko kosztuje, żeby ściągnąć ten worek, żeby ten szerpa z tymi śmieciami, z tymi plastikami wyprodukowanymi. Nie wiem, e, bo tam bardzo dużo plastiku niestety też jest e, na weryście. No, że to on szedł z tymi śmieciami, rzeczywiście do obozu drugiego idzie się po tych odchodach, jakichś starych łapawicach, rękawiczcach, butlach z tlenem, gaciach, skarpetach, w ogóle różnych rzeczach. Yeah. Nie, no. no tam, to ja tam nie widzę. Ja w ogóle nie chciał. Ja myślałem, że tam jest ładnie, a to, to okazuje się Jest że ładnie. Łoczno, I mało tlenu, bez sensu. No, dobra, jak ktoś ale ktoś ma okay. większy projekt, to bo jest to sens. No, no właśnie, bo chciałem porozmawiać <laughs> teraz o, o tobie, a nie o kupach na Montevereście. Ja się chciałem kupie. Ale o kupach jest a fajny temat. A właśnie dlatego przerwałem ten temat, bo o bo to ja jest się jego chciałem powiedzieć, co zrobić w momencie, w którym już wchodzisz na ten. Y, to jak się nazywa to szczytowanie? Atak szczytowy. Atak, atak szczytowy. I to jest bardzo dobre pytanie, bo słuchaj, tam się Widzisz? łamie absolutnie bardzo wszystkie y, zasady savoir vivre To znaczy, y, to, to, że tam ktoś, nie wiem, beknie, puści bąka i musi się załatwić w tym danym momencie, bo ma rozwolnienie, bo niestety y, efektem ubocznym choroby wysokogórskiej jest tak. między innymi rozwolnienie, albo wymioty, albo nudności, brak apetytu, jakby cała gama. E, no i po prostu to jest normalne, że twój kolega ściąga gacie i wali tam, gdzie, tam, gdzie stoi, bo on nie może przejść dalej. Tam jest jakieś minus 200 Stopni. Nie ma minus 200, bez histerii. W każdym razie. Ja nie chcę tego słuchać, ludzie. Ja mam tu śniadanie smaczne. W każdym razie nie może zrobić roku w prawo, bo tam jest szczelina, więc wszystko dla bezpieczeństwa. Nie może do szczeliny? Nie może. No, dobra. Tak by było najrozsądniej. Dokładnie. Porozmawiamy trochę o Tobie, bo to jest inspirujące. Że miałeś marzenie. Tak. Yy, wielkie, a jednocześnie miałaś yy, dziecko i pracę. Mm. I jak to jedno z drugim połączyć? Bo zdobyłaś koronę ziemi. Siedem szczytów na siedmiu kontynentach. Dziewięć nawet. W sensie kontynentów jest nadal siedem, przynajmniej tak wszyscy uczą nadal w szkole. Ale jest jeszcze ukryty. Australia i Oceania ma dwa szczyty i to jest Góra Kościuszki i Piramida Karstężka, taki trudno dostępny szczyt, a wynika z rozbieżności. Ile ma Góra Kościuszki? No Trochę niższa. 2230 metrów nad poziomem. Tak myślałem, że będziesz wiedział. Oczywiście. Ja jeszcze o coś chcesz zapytać? Tak, Karakorum. Karakorum? Eee, nie ma na tej liście. <laughs> Ale nie wiedziałem, że na, na Telktydzie jest taki szczyt 4800-92 metry. Sporo. Tak, jak to się robi na pełnym kolejarskim etacie? Bo jestem z wykształcenia inżynierem trakcji elektrycznej, jestem kolejarką. Już to już drugi raz. Tak, bo coś... jestem bardzo z tego dumna, dlatego że pochodzę z rodziny muzyków, więc już w ogóle jest, jest jeden wielki miszmasz. No, Plan, plan działania. Ja jakby zaczynając w ogóle projekt Korony Ziemi, nie miałam zielonego pojęcia, że coś zresztą mocno, tak samo zrobię o lokowaniu produktu. Mam nadzieję, że Znaczynało. mnie nie Dawaj, wszystko Słuchajcie, to są książki, które opowiadają Gdzie właśnie o tej przygodzie jak spełniać i realizować marzenia po prostu normalnie pracując, będąc normalnym, zwyczajnym człowiekiem. I wiesz, to jest plan, który dzięki Bogu nie wiedziałam, nie miałam świadomości, że ten projekt będzie kosztował ponad pół miliona złotych, jak go zaczynałam, ale konsekwencja jest maturna. Za wszystkie dziewięć szczytów? Słucham? Za tak. wszystkie dziewięć szczytów? No tak. Ale wiesz, jak się, na, jak, jak się jedzie na Mont Blanc za 650 złotych, a można... Można. Bo, wiesz. No dobrze, ale no poczekaj, to mamy tak. Afryka, Europa, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Ameryka Północna. I teraz. Os e, e, Australia, Europa, Antarktyda, Azja. E, która góra była i która wyprawa była dla ciebie najbardziej Wymagająca? pasjonująca? A, pasjonująca. O, to na przykład piramida Karstensza, słuchajcie, nielegalnie przekraczałam największą odkrywkową kopalnię złota. Mm. Także była bardzo pasjonująca, ale mam tak, miałam, przez jakiś czas miałam taki zakaz, żeby o tym No ale, ale to jest. Aha. jak Już nie masz. Rozumiem. Ale to było co? Nowa Zelandia, czy co to jest? To była Papua. Papua Nowa Gwina. Tak, papu... Nie Nowa Gwina, tylko Papua Zachodnia. Okay, czyli taka, taka duża wyspa nad właśnie Australią. Ona jest podzielona na pół, część należy właśnie, bo to jest Papua Nowa Gwina, a druga połówka to jest, nowa... jest Papua. Tak się zapatrzyłam, Krzysztof, w twoje piękne oczy. Tak się skupiłeś tutaj o, na mnie, tak, że aż się przejęzyczyłam. A który z tych szczytów był najtrudniejszy? Ale poczekaj, powiedzmy o tym przekraczaniu... Kopalni złota. E, tak. To była jedna z nielicznych wypraw, na którą ja, słuchajcie, postanowiłam wziąć przewodnika. Powód był prozeiczny, tam w 2008 roku był ostatni akt, udokumentowany akt kanibalizmu. Ja Myślałam mmm, przewodnik, dobra sprawa jednak. W sumie, e, zawsze będzie wziąć. można go zjeść. <laughs> Większa ja szansa, się... że jego zjedzą. Live w Handach był taki. Kiedy... E, no i postanowiłam właśnie wziąć przewodnika, żeby w ogóle dotrzeć do Base Campu pod Piramidą Karstensza, to można to zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze można przylecieć helikopterem, co kosztuje 5000 dolarów. Dla mnie to było w ogóle absolutnie wykluczone. Nie, nie brałam w ogóle tego pod rachubę, bo ja robiłam wszystkie wyprawy low-costowo. Druga opcja to jest 7 dni przez dżunglę, a właśnie trzecia opcja to jest nielegalne przejście przez największą odkrywkową kopalnię złota. No więc w jedną stronę jechałam tak, jak Pan Bóg przykazał, przekraczając tereny Papuasów, czyli Lokalnej ludności, gdzie ta ludność w bardzo różny sposób reagowała, to znaczy na naszą obecność, na mhm. obecność turystów, powiedzmy. No i te negocjacje, które były pomiędzy ich wodzem a naszym przewodnikiem, trwały czasami trzy godziny, a czasami trwały trzy dni. I w jednej z tych wiosek wiosce Janamba była taka bardzo agresywna y, sytuacja, gdzie oni mieli y, broń, mieli maczety, mieli też, z których w ogóle bardzo celnie potrafili trafić. Y, w ptaka na przykład taki młody chłopak przyniósł i pokazał mi ptaka, którego ustrzelił. Zwycięłam: ja no, mm, chyba nie chcę tędy wracać, chyba jednak wolę tą kopalnię złota, więc udało się namówić resztę m, drużyny, bo była to właśnie komercyjna wyprawa, jedna z nielicznych m, m, w tym moim projekcie. E, powiedziałam, chodźcie przez tą odkrywkową kopalnię za to. Ja wiem, że tam kurcze nie możemy tam iść, ale chodźmy, to będzie mniejsze ryzyko. Jeszcze miałam jeden powód, bo ja chciałam pojechać na. W e, złoto chciałaś pojechać? Tak, chciałaś... tak, w kiszejaki. Chciałam sobie popchnąć te żeby ruch, <laughs> Dokładnie. E, A ona była pilnowana, ta kopalnia? To właśnie sytuacja była, słuchajcie, taka, że nas przewodnik potem powiedział, że jak myśmy zdobyli. I ten szczyt, że on nie może z nami iść, że on będzie miał duże problemy, no i. E, powiedział, idziecie sami, idziecie sami bez namiotów i tak dalej, więc e, myśmy szli chyba 6 godzin, to trwało, e, doszliśmy do takiej wielkiej, jakby do takiej grani tej kopalni, ale była ogromna, słuchajcie, 2200 metrów, wykopana jest w głąb, to jest taka przestrzeń nieprawdopodobna, zeszłam w środku dżungli, e, o, obrazek absolutnie abstrakcyjny, e, no i... No Jak i mogę to wygooglować, co ma napisać? E, a nie, chyba nie wygooglisz, żeby takich rzeczy nie, po, nie, nie, nie mogłam pokazywać, wiecie, tego, bo dostałam zakaz też właśnie, że ja się no, tak nie No myślę, że ktoś to pokazał jest. Eee, jak to się nazywa? Piramida karstensza. Eee, o, żebyście zobaczyli, piramida karstensza. Car stęża. Mm -hmm. Tak, tak się pisze. O, to tak wygląda. To jest piękny w ogóle szczyt, bo tutaj to sobie podglądam. Jest słuchajcie, 31 grudnia, bo to był dokładnie Sylwester. Ja tak spędziłam, Sylwester, że wchodzę do. Wchodzimy do tej kopalni. Tam jest dyspozytornia. Są Indonezyjczycy i pokamy do drzwi. Słuchajcie, tej dyspozytorni otwiera nam człowiek, który jest zdziwiony, patrzy na Sły nas jest. jak na zjawy. Tak ja, oglądam, tak, tak. Tak, no, tak patrzy na nas jak na zjawy no i my mówimy, dzień no dobrze, że my wiemy, że jesteśmy tu nielegalnie, a przekraczyliśmy, słuchajcie, wielkie tablice po prostu do, not, do, do not enter. tak, oh, dangers, oh, nie? tak, dokładnie tak było. Do not cross, nie? I co i mówimy, i, że chcielibyśmy przejść, ale ta procedura trwała bardzo długo, tak naprawdę. trzy dni musieliśmy czekać. Oni nas wywieźli do takiego miejsca, które nie było kontenerem. Tam nas początkowo myśleliśmy, że nas tam zamkną. Ty ta nie, ta to, słuchajcie, to się nie da. Tak, a ja jeszcze jesteś, nie? Tutaj. A to ja jestem. Ale to, no. są, to są liny? Tak? <laughs> Ale teraz było. jest tak, kiedyś się przeciągało, tak na linie trzeba było na drugą stronę przejść. Okay. Że nogi do góry i Dokładnie tak. Teraz już są widzę, że jest upgrade mały tak, zrobione. O tak, o tak, dokładnie okay. tak. no. Dokładnie tak. Także ja słuchajcie, ta historia jest jakby no niesamowita, dlatego że my się, udaje nam się stamtąd wydostać. Jedziemy, wracamy w ogóle, jak już się przedostaniemy przez tą kopalnię, to ja podpisuję Glade, podpisuję papier, że nigdy więcej nie pojawię się w odkrywkowej kopalni złota. Ale ja sobie myślę, raz byłam do luz, w ogóle mogę już więcej nie być. I rzeczywiście mamy przeszukanie, nie możemy absolutnie stamtąd nic wywieźć. Wywożą nas w takich furgonetkach w ogóle opancerzonych. No jakby historia niesamowita, absolutnie. I trafiam do Timiki, wysiadam, macham

A z, z Kongo, z Kinshasy jak się wyjeżdża, to. No, też trzępią. E, najpierw masz normalną kontrolę, ale potem przed samym wejściem na pokład samolotu jest jeszcze stolik rozłożony i wszystko musisz dosłownie wszystkiego się. Głosy? Wszystko dokładnie sprawdzają. E, ale nie wiem, czy wszyscy się przyznać, czy nie, ale się przyznam. Zresztą tyle obciachu już sobie w życiu narobiłem, że ten mi nie zrobi więcej różnicy. E, nie słyszałem o tym miejscu, o tej piramidzie. Kaja No. Dlatego, że w ogóle tam piersi ludzie, gdzie w latach 50. Wieku, Bo to bardzo byli, to ładnie bardzo... wygląda wszystko. Tak. E, no, bardzo ładnie. Oku. Ale bardzo surowy, znaczy to są tereny równikowe, wiecie, ciągle tam pada właściwie. Kalosza to jest taki twój przyjaciel, bez którego się... A ja przejdę na niebo cały czas. A, to my nie mieliśmy tyle szczęścia. Dobra, powiedz wiesz, mi w sumie, tak. jak na te wyprawy zapatruje się twój syn? Wiesz co, ja zaczęłam jeździć tak naprawdę, jakby tu powiedzieć... Jak się obroniłam na e, Politechnice, jak z, e, powiedziałam jak sobie, że... Zostałaś tym konduktorem. Tak, zostałam tym konduktorem, już mogę sprawdzić bilety. O, wreszcie, moje marzenie się spełniło. E, to powiedziałam sobie, że pojadę na Mont Blanc. Mój mm -hmm. syn wtedy miał dwa lata i to był pierwszy raz, jak byłam na Mont Blanc. Zresztą w ogóle bardzo statystycznie niebezpieczna góra, bardzo ludzi, dużo ludzi tam e, ginie. Właśnie takich gamoni jak ja, no, którzy dwie, pojechali... Bezpiecznej bez... góry jak Śnieżka, gdzie teraz dwie osoby zginęły, nie? No, ale śnie, na Śnieżce jest znowu super mikroklimat. Tam jest bardzo, bardzo zimno w ogóle w tych górach, Tak, nie? tak ekstremalne temperatury, ludzie są bardzo często nieprzygotowani, bo... No nie zginęli zimna, po prostu się stoczyli. Także mój syn... Tę, tą ścianą jedną. No. no to widzisz, ryzyko mhm. i jakby m, sytuacja, na którą nie masz wpływu, czyli zdarzenie losowe, prawda? Znaleźli się w złym miejscu, nieodpłatnie, albo sami wywołali lawinę, też taka może być sytuacja. Bardzo często zresztą się to zdarza. Yy, mój syn yy, był taki moment, słuchajcie, że... Yy, znaczy, wiesz, jak ma ktoś lata, to on nie wie, nie? Mama no wraca, tak. przyjeżdża z lotniska i... Przecież wróciłaś się... już jak miał 16. Dokładnie. Ja mówię, o, jak, jak ja tam synek? ja zrobiłam? Masz tu koronę. Coś tam, siła marzeń. Dokładnie. Zdjęcia ci pokażę, Ale wiesz, to nie jest tak, że nie, Złoto. Za... nie zapłaciłam za to ceny, no bo były rzeczywiście i ja, i mój syn, prawda? Były święta, których nie spędzaliśmy razem. Sylwester. Tak, ostatni na przykład, znaczy ten, ten który, mhm. o którym opowiadałam. Eee, to, to jest coś za coś zawsze. Ale mam, słuchajcie, mój syn, zresztą w ogóle absolutnie jako talizmany to traktuję, mam nadzieję, że mi się uda to szybko znaleźć. Eee, mój syn rysuje mi, słuchajcie, kartki. Rysuje mi takie kartki, które ja ze sobą worze. I e, na tych kartkach jestem ja na szczycie. Zresztą w ogóle uważam, że one są magiczne, dlatego, że jak mnie nie narysował kiedyś na szczycie, to nie zdobyłam góry za pierwszym razem, tylko dopiero musiałam poczekać, aż się pogoda... Aż narysujecie. Tak. Czy I jak się... Jak i jak się tak. I ja w to, słuchajcie, wierzę. Jestem taka nienormalna, że ja to po prostu Zaforwane noszę. Ołowę, zawsze, jest taka Zawsze, zawsze, absolutnie, zawsze mam e, jego rysunki ze sobą e, na piersi, na każdym szczycie. Także to są... O, to moje, mój syn zresztą w ogóle. O, tak. I tu w drodze do bo To za malutka. To proszę, to wam poka mm -hmm. pokażę. Okay. E ale może mi się uda znaleźć na szybko ten rysunek, który ostatnio mi narysował. I ostatnio mi rysował rysunek, słuchajcie, który był ze mną też na trawersie Grenlandii, a umówmy się, nie jest łatwo analizować linie brzegową Grenlandii, e więc, więc było to dla niego wyzwanie. Także taka jest reakcja mojego syna odpowiadając na twoje pytanie. Rozumiem. Czy Mount Vision... Uh, Mount... Jezu. Ale można. No, się widsum, widsum. Na Antarktydzie to jest jedna z y, trudniejszych, gór, czy nie? Ja uważam, że to jest prosty szczyt. A temperatura tak. nie gra roli? Mm, tam było wtedy minus 35 mniej więcej. Jak w Wiekucku. I. To wiesz, jak jesteś przygotowany. Ja pamiętam, że zmarzłam bardzo na tej górze i że było rzeczywiście zimno, e, ale nie, 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 nie pamiętam mi jakoś tak bardzo wysiłkowej. Wysiłkowy było absolutnie Denali. To jest trudna góra. Alaska, 63 równoleżnik. Tam jest mm -hmm. naprawdę hardcore. Zresztą na tej górze ręce odmroził kukuczka, także Góra, gdzie 160 km na godzinę potrafi wiać. Temperatury minus 54, taka temperatura odczuwalna na szczycie. Czyli to jest największy hardcore. To i e, Everest. Everest względów, mhm. bo nie wiem, wiecie, jakbyśmy chcieli wjechać na Everest windą, to byśmy tego nie przeżyli, dlatego że tam panuje ciśnienie atmosferyczne 330 hektopaskali, mhm. a zawartość tlenu, znaczy jakby proporcje oczywiście są zachowane, ale zawartość tlenu to jest mniej więcej 30% tego, co mamy tutaj. Więc my no nie jesteśmy w stanie nabrać tego tlenu w takiej ilości do naszych płuc yy, i potrzebujemy wytworzyć odpowiednią ilość czerwonych krwinek. Dlatego na przykład bardzo często biegacze, yy, którzy mają jakieś zrobić wyniki, to najpierw jadą w górę, żeby ta produkcja czerwonych krwinek Finek się tam zaczęła i wtedy, wtedy się. Albo biorą wtedy. Prowadzi... Yy, to, to taki doping, ale naturalny doping. A wleciałabyś <laughs> szybowcem na ten Mount Everest? Też lata szybowcami, wle, wle, wleciałabym, ale nie mam już takich umiejętności, bo jak robiłam kurs pilota szybowcowego, jestem jestem najniższej klasy pilotem szybowcowym, nikogo nie mogę wziąć na pokład. Myślę, że takie wyczyny to Sebastian Kawa może tutaj się pochwalić lataniem na tym. Najwyżej jakby o nie, to ja, wiesz, tutaj na, po okręgu latałam, na lotnisku to żadne szały. E, no też jeszcze półtora roku temu było z, wydarzenie, które było dla ciebie istotne. Grenlandia. Tak, bardzo. Byłaś trzecią, ale jednocześnie najmłodszą polką, która... No, co zrobiła właśnie na tej Grenlandii? Powiesz. Tak szłam, szłam, szłam. I doszłam, szłam, ale dokąd? Szłam? Tak po prostu? Z, z wybrzeża zachodniego na wybrzeże wschodnie. E, e, miałam pokonać 600 km e, właśnie lodowej pustyni. E, wyprawa bardzo, bardzo trudna, dlatego że ciągnęłam ze sobą 100 kg w Asanie. Ja sama ważę 50 parę kilogramów, więc jakby dwukrotną masę ale mojego Sama nie, szłaś tam, nie? sama nie szłam, ale szliśmy całkowicie jakby, byliśmy grupą niekomercyjną, czyli nie mieliśmy żadnego przewodnika, wszystko okay. Organizowaliśmy od początku od A do Z sami. E, szłam w zespole polsko-brytyjsko-szwedzkim e, z pięciu osób niestety jedna nie dotarła. E, zapraszam w ogóle bardzo serdecznie o tu. Możesz wygooglować, to zapraszam może koledzy, tam w, w, uda się znaleźć trailer do filmu, bo mieliśmy ewakuację, która no, całkowicie zniszczyła nasz obóz. 600 km lodową pustynią. I, no i rzeczywiście jedna osoba nie dotarła do Wybrzeża Wschodniego, musieliśmy ją ewakuować, Podarło, poniszczyło nam namioty, to w ogóle też duży znak zapytania był, czy będę mogła kontynuować wyprawę, bo akurat osoba, która była ewakuowana, była wpisana w dokumentach jako lider wyprawy i to mogło zmienić całkowicie w ogóle sytuację, więc wiesz, przygotujesz się rok czy ponad rok do takiej wyprawy, a tu... Mm -hmm. Możecie... Ale zostałaś liderem to... wtedy. Nie, ja nie. Ja znajduję swoje miejsce, wiecie. Ja mam. I rzeczywiście, jeśli w grupie jest tak, że ja czuję, że jestem najsilniejsza, to ja przejmę to liderowanie, ale jeśli jesteś silniejszy, niech on to bierze. Bo mhm. uważam, że liderem powinien być ktoś, kto, y, kto rzeczywiście dobrze poprowadzi grupę i że to jest bardzo, bardzo ważne. Mieliśmy fantastycznego gościa w zespole. Zresztą w ogóle byliśmy takim zespołem mieszanym i rewelacyjnie się są ja, z chłopakami, że tak powiem, tutaj y, dogadywaliśmy. To była dla mnie fantastyczna, ale trudna bardzo przygoda, y, a takim, taką osobą, która... Rzeczywiście przejęła to liderowanie, był Szwed Michael Madson i słuchajcie, przy temperaturach minus 40 burzy śnieżnej, która w ogóle jest takim totalnym hardcorem, bo generalnie w ogóle Grenlandia jest bardzo trudną wyprawą ze względu na duży współczynnik wilgotności. właśnie te temperatury minus 40, to on po prostu ja widziałam, że on ma radość w oczach, że on buduje tą ścianę śnieżną. mówię, Boże, dla mnie to jest jakieś takie przeżycie, ja tu żeby mi ręce nie odebrał, bo on tam się cieszy, uśmiechał. Sport Nighton więc... jest taki, tylko wtedy co buduje, akurat. Znaczy są najgorsi. Tak, Naprawdę. ale to fajne, fajne, niesamowite fajne przeżycie. Także polecam słuchajcie, Dobra, tą ja zabrać jeszcze... was tą historię w książkach moich. Ja mam jeszcze pytania. <noise> możemy było... sobie puścić w tle ten Tyler, o którym yy, mówiłaś. Może puścił bez dźwięku, a my będziemy sobie dalej rozmawiać. 600 a kilometrów Twojego kilometrów, syna. Tak. Jeszcze, tak. Czy mhm. Jeżeli on na przykład chciałby pójść dosłownie w Twoje ślady, mhm. zacząć robić tego typu rzeczy. To czy miałabyś z tym problem, czy nie? E, no, to jest, wiesz, to jest dobre pytanie w ogóle dla matki, nie? No tak. tak. E, więc tak. O, tu słuchajcie, ewakuacja. Jak to tylko skomentuję, może ten jest, moment. E, no no wieje. Wie, 260 kilometrów na godzinę. E, I w ogóle jeszcze tylko dopowiem, że, słuchajcie, tak widzieliście ten, e, to, tą ścieżkę taką. To jest zupełnie inna historia niż w górach, bo w górach wiesz o tym, że idziesz tam na ten wierzchołek i to jest Twój cel i ty jesteś taki nastawiona. Tu idziesz? Jest, I nie to, wiesz a, gdzie idzie? nie, nie wiesz, gdzie idziesz, nie? Mhm. Co ja bym zrobiła, gdyby mój syn wpadł na taki pomysł? Przede wszystkim e, zabezpieczyłabym go e, w taki sposób, że te wszystkie lekcje, które ja brałam mhm. z własnego doświadczenia, to ja bym mu o, tu kurs, tam kurs, tutaj wiesz, podnieść swoją świadomość, bo ja tak naprawdę na pierwszy poważny kurs, taki wysokogórski poszłam, jak zdobywałam, e, miałam zamiar zdobyć denali i wiesz, idę na kurs, nie wiem, lawinowy, szczelinowy, e, wierzchołki alpejskie, wszystko, po prostu zaczęłam się szkolić jak szalona i tak sobie myślę, matko, jedyna, ile razy. Ja po prostu popełniałam tyle błędów w ogóle, że to, to naprawdę ktoś dokładnie, to, że to, ktoś nade mną czuwał, bo to jest niemożliwe po prostu. Także powiedziałam mu, synek, rób to, co kochasz, ale mamusia, tutaj wiesz ci tam. Ja mam dla Ciebie lepszą propozycję. Otóż mamy konkurs z Ciepłą Racket Jobs. E, I jak się wejdzie na Racket Jobs, można wygrać pracę marzeń. O. I to jest też wyprawa, okay. i też miesięczna. Okej. Okay. Na Racket Jobs jest łatwiej wejść tak. niż na, na e Monteverest. -e Wystarczy dostęp do internetu. Link jest w opisie. Jest to e, wyprawa na miesiąc na Teneryfę. Okej. Okay. Dostaje się 1000 zł dziennie za to, mm -hmm. że trzeba oglądać w tym czasie kanał Zero. Okay. Od poniedziałku do piątku i dokumentować. A wiesz, że to może być wyzwanie w gruncie Rzeczy dla kogoś, kto jest taki, ja, e, wiesz, Nikt nie powiedział, pędzący. że to Słuchajcie, także rozumiem, że mogę się zgłosić. Zobaczymy. Możesz się zgłosić i to, i mało tego, nie tylko ty możesz się zgłosić. Wszyscy widzowie, Wszyscy którzy teraz zgłosić. nas oglądają, mogą wejść na stronę racketjobs.pl i tam y, przeczytać dokładnie, jak wziąć udział w tym konkursie, bo warto Tysiąc złotych dziennie za oglądanie kanału sportowego od na poniedziałku do piątku, a więc teneryfa wyjazd na miesiąc, 20 tysięcy złotych e, i co? No i litele. tam są lasy, plaże, wszystko tam. chyba czuję się przekonana, wiecie, W sumie w zestawieniu z tym zimnem i z tymi minus 40, to to. Nie ja od razu wiedziałem, że ty sam. może się... być jednak dobrym rozwiązaniem. Popatrzyłem na ciebie od razu wiedziałem, że to nie jest twój świat, że tak naprawdę plaża i drinki to jest to, co cię interesuje. Dokładnie. A byłaś w Polskich górach kiedyś? Byłam, zrobiłam Koronę Gór Polski w tydzień zimą jako pierwsza Polka. O, proszę. Tak. No to... Razem za nią wilczek to jeszcze tylko. Okej. Okay. Czyli za po pierwsza? Yy, Egzakt po pierwsza, robiliśmy to. trochę hartem? wcześniej wyszłaś. Nie. Nie, nie, Ania tutaj była, mózgiem operacji. Ktoś musiał ta... wejść jako pierwszy. No tak, na pewno. Nie, był. to tak nie ma. No i jak ja, nie? nie. nie. Ktoś stawia krok jako pierwszy. Maj za nią nie, czy się... nią. Ja szłam za nią. Zawsze za kimś, wiecie. Z Anią czy za nią? Z Anią za nią. Z Anią i za nią. Czyli, z tak, że... Czyli byłaś druga, ona była pierwsza. Tak jest. <laughs> Zero stresu. <laughs> Okej, okay, dobrze. Eee, czy to już wyczerpany jest ten temat, Macieju? Chyba tak, tak mi się wydaje, bo. No tak, no ja nic więcej. Wyczerpaliśmy temat. Ja się, czy czy się, ja się osobiście nie, nie czuję wyczerpana, więc polecam się na przyszłość, a wam, drodzy. A my Państwo... polecamy książki tej uroczej pani. <grym> I to Aż trzy książki, <grym> proszę. Bo ja teraz będę pokazywał, o, bo kamera to, będzie na to. Jak? <grym> Tyle książek i to wszystko. Nie, my to wszystko są, przeczytamy. Z obrazkami są w dodatku. No to łatwiej, bo tak ja nie bez obrazków. Gwarantuję wam, że będzie wam się to leciutko czytało. Tak jak rozmawiałam, mam nadzieję, ze mną. Bardzo <grymne> miło było. Dziękujemy <grymne> bardzo. Dziękujemy bardzo do, do, zobaczenia. do zobaczenia. Przerywnik, tak. kto może miesiączkować? Hmm, osoba, która ma y, jęniki. A, no mm -hmm. a jak by ją pani nazwała? No, Macicę, bo musi się A jak by pani nazwała tę osobę? Osobą z Macicą? Zna Pani jakieś jedno słowo określające osobę? No, najczęściej takie osoby są kobietami. Najczęściej. Ale... Natomiast zdarza się tak, że są już w jakimś, na jakimś etapie uzgodnienia płci, już dokonania na tranzycji, na przykład pod, poprzez mastektomię, a dalej mają macicę i dalej mogą miesiączkować, jeżeli w zależności od oczywiście ich sytuacji hormonalnej. Nie, nie ale z... Pani powiedziała tak. Najczęściej miesiączkują kobiety. No Rozumiem, bo ktoś że nie ma tak, nie No jeżeli ma tożsamość nie taką, jaka przypisana została mu przy urodzeniu, jeżeli chodzi o płeć. Mhm. I, A zna pani mężczyzn, którzy miesiączkują? Którzy są, mają tożsamość męską. Osobiście nie znam, ale wiem, że są takie osoby. Mhm. Podobno się znowu powoliłem. Kanał Zero macie oglądać, a nie inny. Powiedziałeś znowu inny. Znowu powiedziałem inny. Ja jesteś Ale... przepracowany, ponieważ. Ale ja ostatnio też powiedziałem inny. Kanał 0 Racket Jospel, to jest praca marzeń. Z nami jest Kamil Gapiński. Ja też mam pracę marzeń. Mogę przyjść rano i siedzieć koło mojego pryncypała. W różowej, nie, nie, w, żuli. W różowej koszuli. Obiecałem ci parę dni tak. temu, że Kamil, jesteś, masz ciężkie zadanie, ponieważ. Pani Miłka totalnie podbiła e, serca naszej publiki. Wszyscy Dokładnie, na czasie tak. piszą, że jest super babką. Że bardzo jest miłka. E, no a to, o tobie nikt tak nigdy nie napisał. Ani że nigdy. jesteś babką, ani to że jest super, super fajny, ani fajna. Ale to ja będzie właśnie na kontrze. To znaczy, jeżeli musi być równowaga w przyrodzie, jeżeli pani Miłka. Podbiła czat i mówią, że jest super, to teraz przychodzę ja i mówią: O, Jezu, weźcie tego gościa, zabierzcie i będzie, będzie na zero. No. Spoko, ale jednak postaraj się też kupić nasz czat. Trochę tak. Trochę, Trochę żeby ludzie, tak ja w ogóle słyszałem, że kłamałeś o mnie w przeglądzie prasy, że ja nigdy nie widziałeś mnie jeżdżącego na rowerze. Bo nie widziałem się. Ale widziałeś, bo kiedyś jak przyjechałem na rowerze do naszej redakcji pierwszej oczy. kanału sportowego, powiedziałeś mi: to Jeszcze wrócicie. raz cię zobaczę w tym stroju. Słuchajcie, była taka sytuacja, że jacyś sponsorzy chyba przychodzi... Ale nie widziałem się wtedy na rowerze, tylko w stroju Prowadziłem, na Zupełnie, wiedziałem, rower. wiedziałem, że to powiesz i jest to nieprawda, ponieważ jechałem wtedy, jak ty podjeżdżałeś swoim wypasionym samochodem na moim bieda rowerze na parking. Także no, nie, no, nie, nie może nie zwrócił na siebie Zaraz Polskiej nie kłam, proszę. Cię. Po prostu y, zwróciłem ci uwagę, że do pracy nie przychodzi się w spodenkach, przez które przebijają się jajce A tak... Gapek super babka! Gapek superbabka, piszą, spoko babka. Gapek top. Gap? No widzicie. Chciałem powiedzieć, że masz rację, bo wtedy mieliśmy niedziałający prysznic i rzeczywiście mogło to tak, powiedziałbym. Ale dzisiaj jesteś elegancki i tak trzeba właśnie przychodzić tak, do pracy. W różowym stroju. Niestety, słuchajcie, muszę zacząć od bardzo przykrej informacji. No Już mówiliśmy tak. o tym, może przejść do następnej. Kerwin Kiptum. Tak, no, ale to, to, i idąc z tym to ja o niczym nie powiem. <laughs> to no próbuj, fajnie, to możemy sobie o, ty, o tym już nie musisz, wiemy sparł. E, a wiecie, jak to się stało? W wypadku nie. samochodowym. Ale dokładnie I jego trener stało. też. Stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do głębokiego rowu, a następnie uderzył z dużą siłą w drzewa. No i kurczę, mm -hmm. chłop, który miał 24 lata, był absolutną legendą biegania, miał złamać jako pierwszy zawodnik w historii dwie, dwie godziny, godziny w maratonie, bo przypomnę, że złamał Eliudki Pczogę, ale to się nie liczyło do tych oficjalnych wyników. Bo, bo miał za szybkie buty. Miał za szybkie buty, nawet nie tyle, że miał za szybkie buty, ale wtedy czekali na warunki pogodowe, niczym pani Miłka wspaniała w Alpach, na pogodowe. w jak żeby zaatakować szczyt, tak? A tam to był Wiedeń, prowadziło go 148 pacemakerów, mieli taki specjalny laser, który wyznaczał im tempo biegu. No generalnie ten wynik się do oficjalnych tabel nie liczy i wydawało się, że jeżeli ktoś to zrobi, to będzie właśnie Kelvin Kiptum. No straszna historia i dołączał do, do tego klubu, 24, był klub 27, ale chyba też ileś znanych osób niestety zmarło. Powiem się dużo osób zmarło w różnym wieku. No to prawda. Ale, jest ale, jest, ale był taki wiek, nie, że. 82 jest w ogóle, no, też to tak klasy bardzo dużo. Słuchajcie, ale dział, Amy Winehouse miała 28 7. czy 7 i jestem taki klub James Morrison. Było paru takich. Klub 27,5. To się tak trochę nazywało, nie? Gdzieś jest Jim taka... Morrison. tak. No tak, James, e, James. Tak. Oczy no słuchajcie, słuchajcie pewnie o tym też już mówiliście, ale co mam zrobić, muszę powtórzyć. Kansas City Chiefs z złotami NFL. No dobra, to po, pozdrawiam serdecznie, no radźcie sobie sami. Ja A wychodzę. jaki był wynik? Ja w ogóle wynik poprosiłbym yy, Krzyśka, żeby mi przyniósł, bo zabrał mi potajemnie fakt. Ja potrzebuję fakt jeszcze. Muszę ci pokazać. Się, było coś jeszcze? Tak. Okej, okay, dobra. Tak. 25 do 22 pokonali zespół San Francisco 49ers. No i ktoś przypomniał na Twitterze słynnego tweeta sprzed 12 lat na okoliczność Super Bowl Wayne'a Runeya, który napisał tak Próbuję obejrzeć finał Super Bowl. Jak oni nazywają to futbolem? To jak patrzenie na schnącą farbę. Czekam na reklamy i na muzykę. Jest to tweet, który co roku wraca, po Wayne Runej nie wytrzymał. Ale nie, do... nie oceniałem go na tak dobrą, błyskotliwą e, Tak, Może być pr pisał, ale rzeczywiście dużo ludzi czeka na te... Przede znaczy, wszystkim na halftime show czekali, No tak. I hmm. zawsze zastanawiał się kto będzie. W tym roku był ten facet, który nie dość, że świetnie śpiewa, to kapitalnie tańczy. I akurat nie chodzi mi o Justina Timberlake'a, tylko o Ashera. Z Asherem byli... Ashera odkopali? Ashera odkopali. On ma znaczy, 45 lat. Asher z kolei Justina Biebera kiedyś tak, to jest ten Ha, nie. nie? Nie to. to nie, to, to jest. jest, jest... You remind me of the girl. I tak fajnie tańczę. Ale nie chciałem, żebyś się Asher? Kiedyś y, znany komik y, z RPA Trevor Noah opowiadał, że był na imprezie, na której tańczył Asher. Znaczy, był na imprezie, zaczęli wszyscy tańczyć, no i w tym momencie ze swojego v wyszedł Asher, zaczął tańczyć i absolutnie wszystkim zepsuł zabawę. bo on tam na jakimś totalnie światowym poziomie każdy tak Zagnali. popatrzył na siebie i stwierdził, że to nie ma sensu, wszyscy wrócili do boku. No dobrze, Kanza no, wygrał, wiemy. 28, wygrało 22. i y, właśnie Asher był gwiazdą, była Alicia Keys, było parę innych y, znanych postaci. A była jakim Kinga Ruzinie, na bo na w potem. tym samym czasie, tak, była, Ale nie mogła robić zdjęć, bo jak kiedyś mówiła, że oddała telefon komórkowy. Adel oddała bezpośrednio. Ona e... tak, ma to dzisiaj. Tak, telefon... tak bo Adel zobaczyła tą Nokię 30-30 King i, i pomyślała, o oh my goodness, też to, to mieć jej nie oddała. No. Tak było. Ehm, wygrana Chiefs stała się takim symbolicznym momentem, dlatego, bo e, tam liderem jest Patrick Mahomes. Dla niego to jest, moi drodzy, trzeci mistrzowski pierścień i piersień i on jest e, gdzieś tam przyrównywany do Toma Brady'ego. Tom Brady to jest taki Michael Jordan. E, nie Nie przyrównywać nawet do Toma Brady'ego. No ale patrząc, Patrick Mahomes to jest ten gość, który rzeczywiście, jeżeli kogoś już przyrównywać do e, Toma Brady'ego, to zdecydowanie jest to właśnie ten człowiek. Także to mamy za sobą. Dobrze, trzecią e, informacja: jeśli chcesz powiedzieć, że Lewandowski strzelił gola, to już... To w, w ogóle mam nie myśleć? Tak, dobra. Puchar Narodów Afryki. Strzelił? Trzej, trzy, trzy z Granadą zremisowali. Ale to skoro przed tym jesteśmy. Polska? Barcelona, Barcelona nie A, po... Tak, mecz Polska kontra Granada. No, ale właśnie I miasta. w Granadzie grał Kamil w jak 5 minut. Ale ogóle... przecież Granada. Myślałem, że Granada to jest państwo. To są... Nie, Grenada to jest państwo, dobra. Gre... Może Grenland. <laughs> <laughs> Grenlandia. W ogóle to jest tak, ta Granada w całej sezonie wygrała dwa mecze. Przez 400 minut na wyjeździe nie strzeliła gola. No i pojechała do Barcelony i co? Krzysztof, trzy bramki zdobyte. Nie grał Kamil Piątkowski, który pauzował za czerwoną kartkę w związku z ostatnim ligowym meczem. Wszedł za to Kamil Jóźwiak i gdzieś tam na Twitterze hulała statystyka. Proszę, Kamil to nie jest jakieś bardzo popularne imię. Ta, Kamil Gapiński mówi o dwóch Jóźwi. Kamilach, którzy tak. obaj grają Incepcja. w Granadzie. E, może ty też jesteś z Granady, co? Ja byłem w Ogrodach Alhambryjskich, a to jest ósmy cud świata. U, a, tak? a to jest właśnie tam. A to są wiszące ogrody Semiramidy? Oczywiście. Ale w ogóle y, śmieją, się Alham, śmieją się mieszkańcy Granady. Świetny w ogóle reportaż Dominika Piechoty. Wczoraj wjechał na weszło, polecam, bo opisuje jakby, y, że to jest trochę stan umysłu Granada i to jest taki, taka, takie miejsce, że oni są zawsze pod kreską, dlatego nie dziwią się, że teraz są w strefie spadkowej, bo jest siedem cudów świata i ogrody Alhambryjskie dano jako ósmy taki rezerwowy. Tak trochę właśnie... Na wszelki pod, wypadek. Po, na wszelki wypadek. Wobec czego to... Ale im... ładne są faktycznie. Piękne. Ale tak serio, serio. Ja ja w z płocka, mając 16 lat, tam na pierwszą wycieczkę zagraniczną, więc pewnie wszystko by mi się wydawało ładne, ale tak, tak. To był czerwiec, to był maj. Nie, to był czerwiec, było bardzo fajnie i totalnie mi to pasuje. To był czerwiec, zaś. No bo piosenka tak mi się przypomniało. Słuchajcie, ale e, co kam prałeś, Kamil, dzisiaj? Ka e, właśnie nie wypiłem kawy, bo mi, bo mi się skończyła w domu i tutaj liczę, zaraz uzupełnię braki. Jan Urban, Przemysław w tytonie, Bismolarek, Bartłomiej Pawłowski i Kamil Drak. To są piłkarze, którzy debiutowali w Lalidze przeciwko Barcelonie, no i nie trzeba by tutaj wielkim e, miłośnikiem piłki, żeby uznać, że w sumie z tego grona to tylko Jan Urban jakąś karierę w Hiszpanii zrobił, no bo jak tak sobie patrzymy, trań, ani Tyton, ani Smolarek, ani Pawłoski tej La Ligi nie podbili, no. Każdy z nich właściwie no miał swoje najlepsze momenty w innych miejscach. Pawłoski choćby w Widzewie, w którym wczoraj strzelił ładnego gola. I ciekawostka, w sześciu ostatnich meczach u siebie Barcelona nie potrafi zejść na przerwę Krzysztofie, z prowadzeniem. Tak było przeciwko Osasunie, Villarreal, jeszcze raz Osasunie, Almerii, no i właśnie Gironie. Smutne. Bardzo. Co, marszałek, tu. marszałek pyszałek. Dobra, mów dalej. Pyszałek. Ja tak sobie wiesz, tutaj opowiadam. Oglądałeś ten mecz, co sobie darowałeś, bo uznałeś, że się musisz wyspać. Nie a właśnie. A widzieliście, w, dzisiaj widziałem na Twitterze, że w Indonezji, co się stało? W, 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 tak, piorun pił trafił piłkarza, piłkarza, piłkarza i zginął. I zginął nie? Tak, tak. Ale wyglądało to strasznie. Nie? Makabrycznie, makabrycznie. Od razu tam rzucili się koledzy, żeby go... Może też miał 24 lata. Reanimować i... Club 24. I tak to się stało. No, Puchar ten słynny, Narodów 30. Ten słynny, klub. Już mi powiedzieli na uchorze miał 30. Okay. Puchar Narodów to, Afryki. Znany. Tragedia ten typek. O, czyli już jest wszystko dobrze. E, chciałem powiedzieć, że wczoraj finał Pucharu Narodów Afryki się odbył, tam wygrało Wybrzeże Kości Słoniowej. To e, nie było żadnym zaskoczeniem. Ale jest to totalnie niesamowita historia, bo rzadko się zdarza na dużych turniejach, żeby zespół, który rozpoczął go tak fatalnie, że ledwo wyszedł z grupy i zwolnił w trakcie. Trenera, bo Luis Gasset po kompromitacji z Gwineą Równikową. W sumie on się bardziej podał do dymisji, ale i tak wiedział, że go zwolnił. No nieważne, w każdym razie odszedł. Przegrali 0-4. Przypomnę, że ten turniej był rozgrywany w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a wczoraj nie dość, że ograli Nigerię 2-1 i to jest piękny dla nich happy end, bo dzięki temu potem Puchar sięgnęli. To jeszcze kto strzelił gola na 2-1? Sebastian Haller, czyli piłkarz, który kilkanaście miesięcy temu walczył z nowotworem. Pamiętamy to wszyscy, bo Russia Dortmund go kupiła. Po chwili okazało się, że jest chory, że ma bardzo duże. Problemy zdrowotne, właściwie gdzieś tam pod pewnego rodzaju powiedziałbym, znakiem zapytania stanęło w ogóle to, czy on będzie w stanie kontynuować karierę. No a wczoraj przy kilkudziesięciu tysiącach kibiców przed Didierze drogbie, który gdzieś tam płakał ze szczęścia bądź był chyba ekspertem telewizji, przy linii bocznej no strzela takiego gola i, i pisze historię, którą myślę, że w Iworyjczycy, bo tak się mówi na mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej, bardzo ładnie będą pamiętać przez najbliższe trzy dekady, przynajmniej także to jest fajna bardzo rzecz. No i panowie, last but not least, wróciła Ekstraklasa. Wróciła Ekstraklasa. Ale o tym też już mówiliśmy. No na pewno, ale to ja mogę w ogóle nie przychodzić. Ja się, ja się chętnie będę wysypiał, ja nie muszę tutaj wpadać. Dobra, tak naprawdę nie, mów nie mówiliśmy w ogóle o tym, no, mimo że Ruch przegrał jeden ale rozlegią. E powinniście skumać, że no, znaczy was nie oglądałem, bo gdybym was oglądał, to ja mówił ściema, nie mówiliście albo coś, a ja pisałem to wejście i dlatego no, nie patrzyłem na was. W każdym razie e zaczęła się Ekstraklasa i już wpadka Dotychczasowego lidera. Albowiem Śląsk Wrocław, który był tym niespodziewanym po 19 kolejkach liderem Ekstraklasy, przegrał wczoraj u siebie z pogonią Szczecin. Ciekawostka: pogoń Szczecin zdobyła Wrocław po raz pierwszy od prawie 23 lat. Jak ostatni raz wygrali w 2001 roku, to tacy piłkarze jak Kazek Węgrzyn, Paweł Drumlak czy Jerzy Podbrożny. No to była mocna pogoń. Mocna pogoń. I oni wtedy rozwalili 4 do 0 Śląsk we Wrocławiu. Wczoraj to wyglądało inaczej. Wczoraj w ogóle doszło do dziwnej sytuacji, bo słuchajcie, przez cały ten sezon pogoń z tego, że gra Ładną piłkę, czyli że to i nie bardzo im to wychodzi, jak grają. A Śląsk się raczej nie, powiedziałbym, za bardzo rozwija, jeżeli chodzi o piłkę i granie ładnie, ale skutecznie. No to wczoraj Śląsk zaczął grać bardzo ładnie w pierwszej połowie, zaprzepaścił 3 czy 4 świetne sytuacje. Pogoń nie stwarzała sobie żadnych gra w sposób wyrachowany i skończyło się to tym, że pogoń w drugiej połowie strzeliła gola, a Śląsk Wrocław oprzedł się smakiem. Natomiast to, co wyprawiał Śląsk Wrocław. Oprzedł się smakiem, pięknie to powiedział. Tak, ale to, co wyprawiał wczoraj Śląsk Wrocław w trakcie tego meczu. Tam 22 tysiące kibiców, którzy przyszli, żeby dopingować swój zespół. Petr Szwarc nie trafił do pustej bramki. Była taka sytuacja, że Nael strzelił, Korzosaru odbił piłkę do boku, nie zdążył wstać. Nadbiegał szwarc, 5 metrów do pustej bramki, co zrobił Czech oczywiście nad poprzeczką. Kilka niewykorzystanych sytuacji takiego piłkarza, który ma bardzo ładne nazwisko, nazywa się Samiec Talar. Ja wczoraj Nie. byłem tak, tak, ale ja wczoraj byłem tak podekscytowany, bo komentowałem ten mecz w deskrypcji, że krzyknąłem: "Masz Samiec dolar" w pewnym momencie. No i bo już tak podekscytowałem się samcem. Po, po, podekscytowałem się tym samcem. No i absurdalna sytuacja bramkowa, kiedy nasz był już lider stracił gola, ponieważ jest taki piłkarz Patryk Janasi, on gra na lewej obronie w śląsku Wrocław. Wyłączył myślenie, jak to bywa w ekstraklasie na dwie sekundy, dał przerzut na prawą stronę. Minut. Muszę ci powiedzieć, że, że. Bo ja ostatnio odbiłem trochę od ekstraklasy i mało ją oglądałem. No to wiadomo. I jechałem dzisiaj samochodem i powiedzieli w radiu, że e, gol samobójczy po uderzeniu Jana Sika był. Ja mówię, Jan Sik, kto to jest ten Jan, Jan Sik? A, tu, a to jest Jan Patryk Jan tak. Okej. Okay. Tak. być Jan A. Sik. Jan P. Tomaszewski. Tak. I słusznie, że nie kojarzyłem takiego zawodnika. Zgłupiałem. Jan Sik, mówię, pewnie jakiś może Słowak kupili. Jan, tak, no tak by pasowało, to prawda. Ale no i słuchajcie, on przerzucił piłkę na prawą stronę boiska, zrobił to bardzo niedokładnie. Grosicki ją przejął i ten Jan albo Jan Sik, jak chcecie, uznał, że naprawi swój błąd. I zaczął biec w pole karny Śląska-Wrocław. Grosicki przejął, podał do Ulwestada. Ulwestad to jest taki Norweg. No wiadomo. Wykonał fatalny strzał. To znaczy, bramkarz Śląska-Wrocław, Rafał Leszczyński, by to złapał w jedną rękawicę. Ale Janasik, który zapoczątkował całą tę tragedię, poczuł się w obowiązku, żeby ratować sytuację. I słuchajcie, kiedy oddano strzał w kierunku bramkarza, on stał przed nim. Chciał zainterweniować, no i tak zainterweniował, że piłka odbiła się od jego nogi i wpadła do bramki. Życie. Tak, tak było. To ale fantastyczne. A możesz przedstawiłem to zademonstrować? A nie. Tak. Ale z jest nas akurat trzech. Jeden musi być Ulwestadem, drugi Leszczyński. Mam coś jasnego. tak, ja rzucę w ciebie tą pomarańczą, a ty ją przyjmiesz tak, tak. na nogę. I pokażę, jak to. Jan wolę, Janasik, tego nie, wolę tego nie robić. Bo była w ogóle we Włoszech bitwa na pomarańcze. Osiem tysięcy ludzi była. się cało na pomarańcze. No. Ale obrane chodźmy. 17 tysięcy widzów to oglądało, 6 osób do szpitala trafiło. Totalnie jak dostaniesz taką twardą pomarańczową. Ale to właśnie ja się dziwiłem, że tylko 6. Na 8 tysięcy rzucają. Bo one go. są chyba takie przegniłe trochę, oni specjalnie im dają takie przegniły, ale wśród tych przegniłych na pewno się trafi taka, kami, taki... Ukrycie rzucamy się ślisz, kami, a tu ktoś lodem, nie? Tak było. Kończąc no. wątek ekstra klasy, jak Białystok wczoraj po przepięknym meczu jak na nasze warunki... Wygrywa z Widzewem w Łodzi 3 do 1. Myślę, że o tym spotkaniu będą więcej mówić chłopaki w programie 0.0, który startuje o 10.00 i na który zapraszam. Oni się już tam od dwóch czy trzech godzin gdzieś zabunkrowali w twoim gabinecie, Krzysztof i nie możliwe, omawiają, w gabinecie nic nie ma. omawiają plan tego, co zrobić, żeby ten program był ciekawy. Natomiast niesamowity mecz Jagielloni, oni zaczynają grać najpiękniejszą piłkę w Polsce i jako, że już 20 kolejek za nami, a Jagiellonia jest liderem, to niektórzy zaczynają sobie zadawać pytanie, czy to jest ten rok, kiedy Jagiellonia do Pucharów Polski, jakie zdobywała, dołoży jeszcze w końcu Mistrzostwo Kraju. No gdyby tak, Krzysztof, się stało, to myślę, że naszym Ksabim Malonzo byłby Adrian Siemieniec, co prawda on w piłkę nie grał na takim poziomie, chyba w ogóle nie grał, jak grał to gdzieś w niższych ligach. Natomiast przyszedł chłop, który tak naprawdę wcześniej był znany tylko swojej rodzinie Fajne, gościu. piłkarzom Jagiellonii Znasz go tak osobiście? Nie, ale widać, że fajny gość. E, no i zastąpił Macieja Stolarczyka, on był wcześniej gdzieś tam też w sztabie Jagiellonii i nagle ta Jagilonia. naprawdę, słuchajcie, to jest tak, że oglądanie dzisiaj Biały Białystok na polskie warunki to jest przyjemność dla oczu, a nie jak było w tym memie oczu kąpiel, mm. gdzie zazwyczaj mecz polskiej ligi to no, bywa dla takiego przeciętnego kibica po prostu bardzo drastyczny. No dobrze, o piłce będziemy mówić później w programie 0 tak. do Zera, który zacznie się o godzinie dziesiątej. Zero, no zero, ja, już, zresztą. ja właściwie już skończyłem, tak? tak? To są najważniejsze. To powiedz jeszcze, bo ty masz taką wiedzę, bo czat pyta co jakiś czas, kiedy Iza Krzan poprowadzi poranek jutro. Izakszan poprowadzi poranek jutro. Już się wszyscy tym jaramy i za też się tym jara. Już wczoraj robiła Insta u siebie, że to jest nowe otwarcie, nowe rozdanie. Z kim będzie prowadziła? Z Tedem. Tede to i będzie Iza dobry, po, dobry jutro. duet. Jutro od 7:00. Nie spóźnijcie się. Bardzo zdecydowanie. Proszę. Zdecydowanie jeszcze dzisiaj gdzieś tam z Izą sobie przegadamy, bo ona już ma bardzo dużo pomysłów. To jest taka dziewczyna, która bardzo się angażuje w projekt i widać, że jest strasznie szczęśliwa, że może tutaj być. Także my też jesteśmy szczęśliwi. Chyba nawet ty też będziesz miał jakiś poranek z Izą. Gapczy, niektórzy twierdzą, że cię nieładnie traktuje, a przecież my po prostu mamy taką relację, że tak, tak zwany. Lubimy sobie dogryzać i to nam robi dzień, że tak powiem. To prawda. Gapek, czemu nie masz swoich kanapek? Ktoś też pyta. No jej. Nie, no jak mam. Wiem. Mam, właśnie znaczy jest Tutaj dieta odbrodniowa, proszę bardzo, daj mu to właśnie, bo ja sobie Weź potem całe, z całe ciastko jest dla Ale nie mogę, bo, Ale bo nie... będzie incepcja, ciastko zje ciastko. Przestaną. Oh, oh, uh. Ciacho zje ciacho. Uh, uh. Przepraszam Czacho zje. Czacho. E, Nie możesz sam siebie komplementować. Daję ci to, <laughs> po czasy. to, żeby nie mówiono i nie pisano, że cię źle traktuję. Dobrze, to jako roczna premia, tak, ciastko? <śmiech> <śmiech> tak, to wspaniale. No to ja zapewne tak sobie... chciałeś ten fakt jeszcze. Bo Chciałem, bo jest fantastyczna historia, czekaj, nie ze sportem. Chciałem pokazać. Gdzie tam sport? Kto wygrał 6-0? Bo tu oprócz pani z. z, tak. z wiadomo o której. Zobacz, te, jej nie mogę pokazać. Jest piękna historia. Maciej Orłoś sfotografował się z Pauliną Koziejowską. Dostaje kwiaty bez okazji. Jakiś wyredny paparazzi z przyczajki, z, y, po prostu zrobiłem zdjęcia przy pomniku, totalnie, obok totalnie, pomnika, przyczajki. jak sobie buzi dają. Ostatnio, Ostatni paparazzi zrobili im w galerii Mały jak, gest, jak duży bukiet. Eee, ukochana Maciej Orłosia zachwycona. Ten bukiet. To... No nie wiem, czy. Nie, no średnio duży, mówmy. No taki raczej. Autor, się... autor tego tekstu raczej nie dostał chyba nigdy bukietu. Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Paulinie można pozazglosić, bo jej ukochany obsypują nie tylko czułością, ale i pięknymi. Kwiatami. Paulina jest gwiazdą. Wiesz, czego jest gwiazdą? Nie wiem. Wiesz, czego Paulina jest gwiazdą? Nie zgadnę. Ale w sensie serca Macieja Orłosia. Nie. Paulina jest gwiazdą kanału Red Carpet TV. Co? Czego? Red Carpet TV? No. To jest coś jak Red Tube? Nie. No chyba nie. Czerwony dywan. To nie. Aha, czyli pewnie jakieś wydarzenia ze ściany i tak dalej. Tak. Tak. I jest taki kanał faktycznie? I ona jest jego gwiazdą? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Wpisz w Google Gwiazdy, kanału Red Twój tak i, i, i sprawdzimy, czy faktycznie jest jego gwiazdą. Gwie. Maciej właśnie wrócił do TvP, gdzie znów poprowadzi Telexpress, ale ponieważ razem mieszkają, wspólnie prowadzą podcast w związku, dlatego oboje wiedzą, jak ważne są małe gesty we wzajemnych relacjach. Pierwsza, tak jak obdarywa... kulturowa. Czy istnieje? Tak, tak się nazywa. A czy ona jest jego gwiazdą? W jej, właśnie tej po telewizji. Ser. Poczekaj. Yy... Nie. No więc e, chodzi o to, że e, nie tylko w Walentynki ona dostaje gwiazdy, e, gwiazdy. Nie tylko w Walentynki dostaje kwiaty, ale dostaje gwiazdy. Co dzień ilekroć Z obok. swoim kolegom robiła wywiad, no to musi być I Ilekroć obok jest e, fotoreporter, to ona wtedy dostaje kwiaty. No Może od reportera dostaje. Może oni dostali po prostu za udaną, fajną współpracę, hmm. proszę bardzo, kwiaty. Maciej Oroś mnie wczoraj e, zaatakował. No na wiem, dlatego domyślam się, że dlatego to czyta. Zaatakował mnie, bo dzisiaj wieczorem będzie wywiad Szymona Uchołowi. E, ja jestem. Wygadałem się. Ale dobra, odwołamy Szymona. Eee, zrobimy wywiad z Samuelem tak. <laughs> Czekaj, I... ja zadzwonię do niego, powiem. Odwołaj Szymona, nie odwołaj Szymona. No i słuchaj, no i eee, Maciej Oroś już widział ten wywiad z Samuelem Perejrą. On wie, jaki on będzie. I on już wie wszystko i postanowił go. No ale Maciej Orłoś jest dłużej dziennikarzem niż ty, więc on powiem. raczej już się domyśla po prostu, jak to będzie wyglądało i tyle. No, on to wyczuł nosem. Dobrze, rozumiem. Eee, no ostatnio widziałem wywiad z Donaldem Tuskiem robiony przez trzy telewizje. To był niezwykle ostry wywiad, muszę Jezu, powiedzieć. Że... Myślałem, że Donald Trump, nie zabrał. Nie, ]kę. tamten wywiad przeszedł do historii dziennikarstwa, Ty naprawdę zjadłeś to ciasko i tak. To ja, ja już nie mogę zjeść. Możesz z drugiej Możesz, strony. Tylko musisz odciąć tam kawałek. I spotkamy się w środku tego Bo Jezu, tak, zróbcie co. tutaj. <laughs> jak takie dwa móc... pieski jedzące smagetki. Tak, ale generalnie tak. bardzo. To jest fajnie dobrze. Dobrze. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o telewizji Red Carpet? No właśnie, nic tu nie ma. Znaczy, telewizja Red Carpet ma trzy kanały w ogóle: Red Life, Red Pop i Red Classic. O! Eee, mają warsztat filmowy, film Misiela Haneke. Eee, to jest taki, który zrobił na przykład Fany Games, więc eee, no, nawet się znają na filmach. Więc mm. e, jest wywiad z Sebastianem Fabijańskim. No właśnie, z Pauliną no Koziejowską. No. O! No ale nie puszczaj. Nie, nie chcę puścić. Chcę tylko zobaczyć, czy to czy już działa. działa, 15 minut. A ilu widzów? 15, 15 wyświetleń! Minut. Ojej! I to właśnie się liczyło jedno twoje, czyli miało 14 wyświetleń do tej pory. Ojej! Gwiazdorsko tak. się zrobiło. No dobrze, nie będziemy kpić tych kwiatów. Ważne, że się, że państwo... Co e, szczęśliwie, i w ogóle zna. miałem taki na Twitterze dzień, że tak, jeszcze jakaś pani Najka do mnie pisała. Pani Najka, którą. <grych> Tak, twoja odpowiedź oj, się oj, poniosła, ta... nawet w moich plachach Harder Nie, to... chyba była. Ale to była piękna odpowiedź tutaj w tym wypadku, ale potem jeszcze jej ksiądz jakiś odpowiedział. I on powiedział, że A odpowiedział, opisała Marianna Schreiber. Schreiber. Uniwersum się zamyka w tym momencie. Ksiądz i powiedział, jak się trzeba zachowywać, a na koniec jechała Marianna Schreiber, która. Każdemu pisze to samo. Trzeba to wyjaśnić w oktagonie. No to jest, wiesz, taki punchline. Multiverse, proszę Państwa, to już nie musi być tylko związany z Marvelem, także może być z kanałem Zero. Właściwie z postacią Krzysztofa. Ewidentnie są tam postaci, które mogłyby mieć swoje spin-offy. E, tak, drodzy Państwo, jest 9.28 i teraz ja mam taką propozycję. Proszę nie wyłączać w ogóle komputera, nie wyłączać tej transmisji. Zostać, zostać z nami, nawet jak nas tu nie będzie. Ponieważ system automatycznie przekieruje was. Automatycznie o. to się zadzieje. To jest magia. Na live'a. Na następny nasz program, który będzie o godzinie 10.00 i będzie to program o piłce nożnej 0 do 0. Zero do 0. Gdzie Andrzej Twarowski, Wojciech Kowalczyk, Łukasz Krałka i Przemysł Wrócki będą podsumowywali e, wydarzenia e, weekendu, tygodnia i w ogóle. Czyli to, co Gamel powiedział, tylko lepiej. Znacznie lepiej. Zdecydowanie. Znacznie lepiej. To w ogóle będzie inna skala. Panie kolego, się roz, roz, <laughs> rozmówimy się tam zaraz w gabinecie. Ja mam tylko 6 tak? minut, ja muszę podać esencję. 6 minut? 6 minut na piłkę. 6 minut na piłkę. Zmarnowałeś na pół programu. <laughs> Dziękuję. E, dobrze, e, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Bądźcie jak Maciej, kupuj kupujcie kwiaty bez okazji, zwłaszcza jak ktoś będzie robił zdjęcie. zdjęcia. Jdźcie akurat w pobliżu. Tak. Bardzo dobrym aparatem. Tak jest, więc bądźcie dla siebie mili, tak jak ja dla Gabka. O, koniecznie, to wtedy piękny będzie tydzień. I zostańcie z nami, zostańcie na program piłkarski, a dzisiaj wieczorem zapraszam na gorący wywiad o godzinie. Szymonem Hołownią, niestety odwołany właśnie, w tym momencie już napisałem. już. Tak, Samuel Samuelem Perejdo. Do zobaczenia, Maciej Dąbrowski, Kamil Gabnicki, Krzysztof Stanowski. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia. Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy.